Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Urszula Zielińska, przewodnicząca Zielonych, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani minister, w drugiej połowie tego roku ceny za energię elektryczną wystrzelą w górę. Będziemy wszyscy mieli zdecydowanie wyższe rachunki. Nie, ceny nie wystrzelą w górę. Ceny energii na rynkach hurtowych są już znacznie niższe niż w poprzednich dwóch latach i sukcesywnie spadają, a dodatkowo pracujemy w rządzie nad rozwiązaniami takimi, które zapewnią, że ceny energii nie wystrzelą, a zwłaszcza będą chroniły osoby wrażliwe, szczególnie narażone na jakieś fluktuacje na rynku energii, długofalowo, systemowo, nie tak, żeby robić to co sezon zimowy, z sezonu na sezon i żebyśmy żyli w niepewności, tylko żeby ludzie znali mechanizm osłonowy, który będzie działał co zimę i będziemy o to mogli być spokojni. Póki co ten mechanizm osłonowy, wiemy to, że będzie zdecydowanie węższy niż ten, który obowiązuje teraz. Ceny energii co do zasady mają zostać uwolnione od połowy tego roku, więc jeżeli nie wystrzelą jakoś szczególnie, to jak bardzo wzrosną? Bo to, że wzrosną, to jest jednak pewne, bo zdajemy sobie sprawę, że światowe rynki to jedno, ale ta blokada cen, która obowiązywała w Polsce, no i tak spowoduje, że ceny będą wyższe niż obecnie. O ile będą wyższe, pani minister? Pracujemy nad tym, żeby były marginalnie wyższe dla tych, którzy... Co to znaczy marginalnie? Procentowe jakieś wartości? Nie, określę teraz procentu, natomiast to będą kwoty rzędu może kilkudziesięciu złotych w okolicach 30 i nie dla wszystkich, dla tych, którzy są wrażliwi. Dlatego nie chcę określać tutaj, bo to jest za wcześnie, żeby to mówić. Natomiast ale to około 30% po prostu, bo średni rachunek to około 100 złotych chyba, tak? Ceny spadły na tyle już w stosunku do roku 2022 i 2023 i teraz rolą największą i Urzędu Regulacji i też spółek i nad tym też pracujemy, żeby te ceny u odbiorców finalnych były podobne do cen na rynku hurtowych, a te są znacznie niższe niż w poprzednich latach. Pani minister, ale tylko jedną rzecz chciałbym doprecyzować. Osoby wrażliwe, osoby narażone, które wydają, których duży udział wydatków najuboższe, po prostu, w budżecie, najuboższe, będą osłonione, będą chronione przed wzrostami cen energii systemowo, w systemie wieloletnim. Okej, to tylko dwie rzeczy doprecyzujmy. 30 zł, ale co to znaczy 30 zł? No bo może być zarówno jednoosobowe gospodarstwo domowe i ktoś ma jedną żarówkę i telewizor w domu i kuchenkę na gaz i na prąd już zbyt wiele rzeczy nie ma, a może być wieloosobowa rodzina i dla kogo te 30 zł? Czy jakieś wartości procentowe, pani minister? Skąd się wzięło te 30 zł? Nie przywiązywać, mówię, to jest jeszcze nie... Czyli 30 zł, ale nie przywiązywać się do tych 30 zł. Chcę po prostu pokazać rząd wielkości, o jakim mówimy, a to na rozwiązania takie, które będą finalne. Musimy jeszcze chwilkę poczekać. Okay. Jest początek marca, za chwilę te rozwiązania... Okay. Rozumiem, że przy jakimś średnim rachunku to jest 30 zł, tak? Proszę się nie przywiązywać do tej kwoty. A skąd ona się wzięła? Podwyżki, jeżeli będą średnio dla gospodarstw domowych, to będą absolutnie marginalne i gospodarstwa, które potrzebują wsparcia, będą wsparte długofalowo, a nie tylko raz na sezon. No dla kogoś 30 zł to marginalna, dla kogoś niekoniecznie. Dla tych, którzy niekoniecznie, to będą to osłony. Długofalowe, nie tylko raz na sezon, nie na zasadzie przepalania kilkudziesięciu miliardów i... A ile osób obejmie w takim razie takie wsparcie? Jaką część społeczeństwa? Przynajmniej około 1,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce to są gospodarstwa, które... Czyli one nie odczują żadnej podwyżki? Jakby klasyfikujemy jako te ubogie energetyczne, które zbyt dużo wydają na rachunek energii w całych swoich wydatkach. Bo tych 2 milionów gospodarstw nie będzie podwyżek, pani minister? Przede wszystkim o te trzeba zadbać i o te są, i te gospodarstwa są jakby przedmiotem szczególnej tutaj ale uwagi. To te gospodarstwa podwyżki nie odczują żadnej? Nie powinny. Nie powinny odczuć żadnej podwyżki. Pani minister, to jeszcze chciałem zapytać o wypowiedź Anny Marii Żukowskiej, posłanki szefowej klubu Lewicy. Wczoraj w Polsat News powiedziała tak. Dobrze, że one wejdą, w sensie podwyżki w lipcu, a nie na przykład w sezonie grzewczym w grudniu, bo realnie minie pół roku, zanim Polki i Polacy zorientują się, o ile to wzrosło.
No nie, no realnie od razu, plan. Znaczy realnie dosyć szybko ludzie się orientują. Mhm. Dzisiaj udział na przykład kosztów ciepła w naszych cenach czynszu jest tak duży, że widzimy naprawdę każdą podwyżkę, dlatego to jest szczególnie ważne, żeby to dobrze zaplanować i systemowo na wiele lat, a nie tylko z sezonu na sezon i ciągle żyjemy w zawieszeniu, tak jak przez ostatnie lata. Czy rząd dopłaci 4 miliardy, czy, mhm. czy 50 miliardów, czy 100 miliardów. Teraz rolą jest państwa stworzenie ram długofalowych, tak żeby ludzie, którzy za dużo wydają na energię i nie stać ich później na żywność, na leki, na buty dla dzieci, na książki do szkoły, nie musieli się obawiać co sezon. Pani minister, to teraz zacytuję zdanie z programu Partii Zieloni, na której czele pani stoi. Stabilizacja i obniżenie cen energii docelowo o 90% wobec poziomu cen z 2022 roku. I tutaj nie ma mowy o tylko tych, których dotyka ubóstwo energetyczne, tylko jak rozumiem generalnie. No nie uda się, jak rozumiem, tej obietnicy spełnić, bo te osłony energetyczne co do zasady no, będą zdejmowane, pani minister. Bardzo dużo można obniżyć w naszych rachunkach za energię przez działania, które są ogólnie idą w kierunku polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ta polityka idzie w kierunku obniżania naszych rachunków za energię, a nie ich podwyższania. I proszę sobie wyobrazić, że dzięki na przykład termomodernizacji domu można rachunki za energię obniżyć o kilkadziesiąt procent, nawet 60 i więcej, w zależności od stanu dzisiejszego budynku, doprowadzając go do to jak już ten temat mamy, pani minister, termomodernizacja, w którym dążymy. Termomodernizacja, budynki o klasie G, a przypomnę, wszystkie budynki będą podzielone na klasy od A do G. G to jest ta najgorsza, powiedzmy, ta najmniej oszczędna energetycznie. Do 2030 roku mają podnieść swoją klasę do F, te najgorsze. No te najgorsze budynki to często o jeden szczebelek. Tak, o jeden szczebel, tak. No szczebelek, pani minister powiedziała, żeby tak zmniejszyć, jak rozumiem, jedną klasę. Gdzieś tam wyzwanie przed tymi, którzy żyją w tych domach, ale myślę, że to są często starsze osoby, tak, które żyją w tych starszych domach właśnie energetycznie. I to są właśnie te osoby wrażliwe, dochodowo, ubogie, energetyczne, o których mówimy. No tak, no i skąd one mają wyciągnąć te pieniądze, pani minister, żeby do 2030 roku w 5 lat... Te osoby mogą, ale państwo im da pieniądze, czy zwróci ewentualnie ich inwestycje? Państwo im zwraca tą inwestycję. A skąd mają wziąć tą inwestycję ci emeryci, pani minister, którzy mieszkają w tych drewnianych domkach z klasy G? Państwo im musi w tym pomóc. Emeryci tych pieniędzy nie znajdą w swoich portfelach, bo prawie w Polsce mało kto ma oszczędności, żeby sobie na to pozwolić. Ale pani powiedziała, państwo zwróci. I tu jest rola państwa, żeby zastosować tak zwany mechanizm prefinansowania, czyli żeby osoba, powiedzmy starsza pani, która ma bardzo niedocieplony dom i dzisiaj bardzo wiele kosztuje ją ogrzewanie, mogła dostać dotację na początek, na to, żeby zakupić usługę termomodernizacji. Na razie to rozwiązanie takiego prefinansowania weszło w programie Czyste Powietrze w takim wąskim zakresie pilotażowym i dlatego za poprzedniego rządu i ten rząd musi ten mechanizm rozszerzyć i rozciągnąć na większą grupę odbiorców. Prefinansowanie, tak, nie zwrot, prefinansowanie tak? było dla osób najuboższych takim, po pierwsze, mechanizmem łatwym w zastosowaniu. Po drugie, żeby też był ktoś, kto taką kobietę czy taką osobę za rękę poprowadzi, pomoże jej wypełnić. I żeby to się działo w interesie, żeby to było zgodne z interesem tego odbiorcy, a nie zgodne z interesem, nie wiem, sprzedawców jakichś tam urządzeń grzewczych. Oby to tak było, pani minister, to tam tylko jeżeli to się nie stanie, to co w takim razie? Ważne, to się to musi... kary jakieś będą? Co jeżeli nie, absolutnie. Nie sprawi, że jego dom będzie bardziej energooszczędny, jeżeli tej termomodernizacji nie będzie, to co? Karą dla takiej osoby są dzisiaj jej rachunki za energię największą. No, ale obowiązek, państwa, to będzie obowiązek. Rolą państwa nie jest karanie takich osób dodatkowo, bo one już dzisiaj no to cierpią z tego powodu, czy nie że będzie mają. Można różnie wprowadzać obowiązki. Można wprowadzać obowiązki w taki sposób, żeby ludzie widzieli korzyści, mieli pomoc i żeby to było łatwe we wprowadzeniu, a nie, nie strasząc ich karami. Tutaj chyba... Nie tak powinna. Zaraz, nie będzie kar w takim razie, pani minister?
Żadnych? To nie jest rozwiązanie jeszcze wdrożone. Jest dyskutowane, jakieś szczegółowe rozwiązania, na przykład w jaki sposób sankcje będą wyglądały, są jeszcze w opracowaniu. Okay. Natomiast generalnie myślę, ale że... to nie powinno być zdaniem pan minister sankcji, ogólnie tak jako, jak, nie, tego nie powiedziałam. Okay. Jakieś tam sankcje muszą być, ale myślę, że ogólnie zamiar w rządzie co do wprowadzania w ogóle różnych obowiązków jest taki, tu się zgadzamy, że powinny być z tego przede wszystkim widoczne i odczuwalne dla ludzi korzyści, a sankcje dopiero na samym końcu takie, żeby naprawdę ci, którzy chcą wykorzystać jakoś ten system, nie mogli tego robić. Natomiast przede wszystkim zachęty, przede wszystkim korzyści, przede wszystkim my najpierw musimy odczuć te korzyści, zanim poniesiemy tego koszty. To jest, taka jest rola państwa, to są dobre, systemowe rozwiązania, których ludzi nie odstraszają, tylko zachęcają do tego, żeby do tych dobrych rozwiązań, które są dla nas, bo większość, 90% budynków w Polsce... To bez sankcji budynki, wtedy. Jak takie świetne rozwiązania i tylko wyłącznie zachęty, to bez żadnych sankcji. Wiadomo, że na koniec trzeba ostatnich maruderów, którzy gdzieś tam... Ostatnią babinkę na Podlasiu, w drewnianej chatce, wlepić jej karę parę tysięcy złotych, pan redaktor żeby wiedziała, no okay. To pan redaktor powiedział, ja powiedziałam minutę wcześniej, że babinkę na Podlasiu trzeba ze szczególną troską poprowadzić za rękę, pomóc wypełnić jej wszystkie kwity i doprowadzić do tego, żeby mogła prefinansować swoje docieplenie. Tutaj pełna zgoda, takim osobom jak najbardziej, żeby udało się pomagać. Żeby mogła dzięki minister, to kończymy radiową część naszej kilkadziesiąt dyskusji. Procent na rachunkach energii. Kończymy radiową część naszej rozmowy w internetowej o Zielonym Ładzie, porozmawiamy o protestach rolników. Tak jednym zdaniem pani minister na koniec tej części, protest rolników jest słuszny? Jest słuszny. Mówiła to Urszula Zielińska, wiceminister klimatu, przewodnicząca Zielonych w internetowej dogrywce. Więcej na ten temat słuchaczom Radio Plus życzymy. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Urszula Zielińska cały czas jest z nami. Pani minister, protest rolników jest słuszny, to powiedziała pani przed chwilą, a protestują przeciwko Zielonemu Ładowi i przeciwko napływowi towarów, płodów rolnych z Ukrainy, czyli Zielony Ład do kosza? Nie. Protest oni by tego chcieli. Protest rolników jest słuszny, ponieważ rolnicy od lat nawarstwiają się problemy, które od lat są nierozwiązywane. I te problemy mają swoje źródło nie w Zielonym Ładzie, tylko w innych problemach. A oni sobie z tego nie zdają sprawy? Oni mówią, ugorowanie to Zielony Ład. Pestycydy, ograniczenie ich o połowę to Zielony Ład. Problemy rolników, które już zgłaszali poprzedniemu rządowi od lat, to są dramatycznie niskie marże za ich produkty, bo są ich marże cięte z każdej strony. Na rynku hurtowym super niskie ceny. Rząd próbował coś robić, tam Polska Grupa Spożywcza i tak dalej, niewiele to dało chyba, prawda? Zmagają się z importem, który szerokim strumieniem płynie z całego świata, że wspomnę porozumienia Mercosur. Ale to już unijne rozwiązania to jest. I również zbyt luźne, zbyt mało chroniące unijny rynek, unijne rozwiązania, unijne umowy handlowe. Wspólna polityka rolna, która, proszę sobie wyobrazić, jest tak skonstruowana, że 80% z tych 307 miliardów dopłat, które płyną w okresie pięcioletnim do rolników w ramach wspólnej polityki rolnej, nie Zielonego Ładu, 80% tych dopłat płynie do 20% odbiorców, 20% gospodarstw rolnych. Na to między innymi zwracali uwagę Zieloni, Grupa Zieloni, Wolny Sojusz w Parlamencie Europejskim. 3 lata temu, kiedy wspólna polityka rolna była przegłosowywana, Zieloni byli przeciwko niej ze względu na to, że nie rozwiązuje problemu nierówności w kierowaniu strumienia dopłat do rolników. A to jakby jeszcze pani minister powiedziała, w jakich krajach dostaną najwięcej rolnicy? Ciekawe, czy będzie zaskoczenie. W których krajach? Jeżeli chodzi o 20% rolników dostaje tam, gdzie są gro... Tam, gdzie są największe powierzchniowo gospodarstwa rolne. I to nie jest Polska, bo polskie gospodarstwa rolne no tak, są rozdrobnione. To jest średnio 10 hektarów.
hektarów, 11 hektarów na gospodarstwo, a średnia unijna to jest 16 hektarów no na gospodarstwo. Stąd od razu gołym okiem widać, że ta struktura dopłat mogłaby być i powinna być lepiej skonstruowana. Ona dzisiaj wspiera największych zamiast małych i średnich. Ale 16 hektarów to ciągle jest małe gospodarstwo. Zwracam uwagę, że minister, tylko to Zieloni byli grupą 3 lata temu, zwracała uwagę, a wszyscy na czele z PiS-em popierali między innymi umowę z Mercosur, popierali tą wspólną, taki kształt wspólnej polityki rolnej, który dziś wchodzi w życie i przeciwko któremu dziś protestują rolnicy, i popierali na przykład wprowadzanie do Europy szerokim strumieniem produktów, które z innych regionów, z innych krajów, z innych kontynentów, które zawierają szkodliwe pestycydy, które w Europie nie są dopuszczane. No jak chociażby te z Ukrainy, jak rozumiem, prawda? Dzisiaj, bo tutaj też normy są zupełnie inne. Normy są w Ukrainie inne i to jest argument jeden z argumentów do tego, żeby Ukrainę jak najwcześniej i jak najszybciej przyjąć do Unii Europejskiej po to, żeby grało na naszych zasadach. Pani minister, rolnicy mówią jednak o dwóch sprawach przede wszystkim. Rolnicy mówią o ugorowaniu, mówią też o pestycydach, o tym, że połowę mniej będą mogli ich stosować, podczas gdy wskazują, że taki rolnik holenderski 4 razy więcej niż polski ich używa i on też będzie musiał o połowę zmniejszyć ich ilość. Czy to nie jest absurd? Jedno słowo na temat ugorowania, bo mówi się, że Zielony Ład do kosza i bo na przykład ugorowanie. Po pierwsze, ugorowanie... To mówi wiceminister Kołodziejczak na przykład. Ugorowanie nie wynika z Zielonego Ładu, tylko wynika właśnie z tej wspólnej polityki rolnej, o której już powiedziałam. No to wiceministrowi Kołodziejczakowi musi minister to wytłumaczyć. Po drugie, ugorowanie jest po pierwsze opcjonalne. Po drugie, w pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej, która została zaakceptowana między innymi przez PiS, chodziło o ugorowanie zaledwie 4% powierzchni w gospodarstwach rolnych, które są większe niż 10 hektarów. To znaczy, że większość gospodarstw rolnych w Polsce nie obowiązuje ugorowanie. To ugorowanie można zastąpić nasadzeniem drzew. Coś, co kiedyś nasi dziadkowie nazywali nasadzenia śródpolne, które pomagają, chronią glebę przed erozją, przed wywiewaniem gleby. Jasne, ale pani minister, ale przy jakiejś rentowności, nie wiem jaka dokładnie jest w rolnictwie, ale pozbawienie 5% zasobów, 4% zasobów. W największych nie wiem, czy to jest takie nic po prostu, ale powyżej 10 to największe, pani minister. To jest malutkie gospodarstwo, 10 hektarów. Co to jest za gospodarstwo? Większość gospodarstw w Polsce to ugorowanie i tak by nie obowiązywało. Po drugie jest dobrowolne. Po trzecie właśnie Unia się z tego wycofała i zastąpiła to, na rok. I zastąpiła to możliwością wysiewania zbóż, które są, które wiążą azot, które pomagają jakby uzdrowić glebę rolną. Więc używanie tego jako takiego głównego problemu Zielonego Ładu jest nadużywaniem, trochę naginaniem rzeczywistości. No ale to rolnicy, pani minister, jeżeli to będziemy nie zrozumieli sposób, tego, nie rozumieją, będziemy, o co chodzi? Ja uważam, że jest bardzo dużo... Wyszli na ulicę w całej Polsce, uważam, pani minister mówi, że... Politycy skrajnej prawicy nadużywają i wykorzystują protest rolników i prawdziwe problemy rolników do tego, żeby skierować je przeciwko czemuś, co... żeby skierować rolników przeciwko de facto naturze, i sprawić, żeby stworzyć wrażenie, jakoby rolnicy i ekologia, dbanie o naturę było czymś wykluczającym się. To dwie wypowiedzi, pani minister, zacytuję wypowiedzi dwóch polityków, dobrze? Dobrostan rolników zależy od dobrostanu naszej natury, ziemi, gruntów ornych, w których rolnicy pracują codziennie, i zdrowie tych gruntów ornych, zdrowie tego, co tam jest dosypywane, w jakich ilościach. Dzisiaj rolnicy są w takim zaklętym kręgu uzależnienia od Ale bez tego ugorowania naprawdę jakoś chyba sobie polskie... Ugorowania już nie ma. Radziwno zawieszone zostało. Zawieszone zostało. Zastanówmy się nad prawdziwymi zawieszone. Ale pani mówi o skrajnej prawicy, to ja dwie wypowiedzi tylko zacytuję, dobrze? Super niskie czarny marże. Sen polskiego rolnictwa, mówi jeden polityk, drugi mówi, że zapisy Zielonego Ładu czarny w okresie wojny... polskiego rolnictwa to powiedział Michał tak. Kołodziejczak. A inny polityk mówi o w okresie wojny to potężny cios i muszą zostać zawieszone lub wycofane, i to powiedział Donald Tusk. No to nie skrajna prawica chyba. Ja rozumiem Michała Kołodziejczaka, który jest rolnikiem i
jest... To może on też trochę rozumie. Emocjonalnie może trochę się na tym zna, czuje, pani minister, ale może też on się zna na tym po prostu. Ile problemów narosło wokół rolnictwa i które w ogóle nie są rozwiązywane. Mhm. I jednym z tych problemów jest na przykład, to są straty suszowe. 6 miliardów złotych strat rocznie wywołuje w Polsce susza, zalania, podtopienia i pożary. Głównie te straty ponoszą rolnicy. I kiedy rolnicy co roku zwracają się o pomoc suszową, tej pomocy nie dostają w takim zakresie, jak powinni. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i między innymi Zielony Ład ma na celu rozwiązanie tego problemu systemowo, nie tylko z sezonu na sezon. Tylko jedno zdanie, panią minister, zapytam na koniec, bo pani minister, z tego co wiedziałem w oświadczeniu majątkowym, no jest raczej majętną osobą. Dlaczego pani nie jeździ elektrycznym samochodem, tylko 20-letnim Volkswagenem? Dlatego, że mieszkam w bloku i nie mam pod blokiem ładowarki, prosta. Pod blokiem nie ma pani ładowarki, ale w pobliżu nigdzie nie ma ładowarki. Pod blokiem to taka wygodna jest, pani minister, dla klimatu. Nie mogłaby pani minister podjechać, naładować? Myślałam nawet o tym, żeby z drugiego piętra kabel poprowadzić, ale wydaje mi się, że to jest wciąż... My potrzebujemy po prostu trochę hybryda, więcej infrastruktury. Hybryda, jakaś 20-letni Volkswagen, pani minister. Które mieszkają w małym bloku w Śródmieściu Warszawskim, a poza tym mam dosyć dobry transport publiczny. Okay. Hybryda nie jest tak... Jeżeli już... No, lepsza niż ten 20-letni pani do centrum nie wjedzie niedługo. I bardzo dobrze. Za to mam autobusy, więc im autobusy mniej samochodów, tym lepiej. Im więcej autobusów i tramwajów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Urszula Zielińska, przewodnicząca Zielonych, wiceminister klimatu i środowiska, była gościem Centrum Sprawy. Dobrego dnia, pani minister. Dziękuję, i państwu życzę. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i Ekspresem. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka, witam, kłaniam się i zapraszam Państwa na spotkanie dziś z Michałem Szczerbą z Platformy Obywatelskiej, przewodniczącym Komisji Śledczej do Spraw Afery Wizowej i z panią dr Anną Materską-Sosnowską z Uniwersytetu Warszawskiego. Zaczynamy jednak od aktualności. Procedura zmiany konstytucji będzie w tym tygodniu rozpoczęta w parlamencie. Tak zapowiedział wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do Trybunału Konstytucyjnego. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano na dni 6-8 marca, to jest środa i piątek w tym tygodniu. Stwierdzenie, że kilku sędziów zostało wybranych do Trybunału Konstytucyjnego w poprzednich latach z rażącym naruszeniem prawa i w konsekwencji uznanie, że Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski, Jarosław Wyrembak nie są sędziami Trybunału, a Julia Przyłębska nie jest uprawniona do sprawowania funkcji prezesa tego organu. To są najważniejsze, drodzy Państwo, punkty projektu uchwały w sprawie sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, którym właśnie zajmie się w tym tygodniu Sejm. Szerzej za chwilkę Państwu o tym opowiem. Tymczasem okazuje się, że Prokuratura Krajowa, drodzy Państwo, używała swojego Pegasusa. Miała kupić system Hermes, tak on się dokładnie nazywa, w roku 2021. Kontrolowana przez PiS Prokuratura Krajowa miała kupić oprogramowanie szpiegowskie Hermes, które jest bardziej zaawansowane od Pegasusa. Tak wynika z najnowszych ustaleń.
prokuratorem krajowym, tylko dodam Państwu, a propos tej poprzedniej wiadomości, był wtedy obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry. Wracając do systemu Hermes, jego instaluje się w tak zwanej niższej warstwie systemowej. Daje on większe możliwości ingerencji w urządzenie. To jest kombajn właściwie, tak mówią eksperci, który pozwala ściągać dane z zatrzymanych w śledztwach telefonów i śledzić na bieżąco telefon właśnie. Można go zainstalować osobie inwigilowanej nawet wtedy, kiedy ma ta osoba wyłączony telefon. Zgodnie z obowiązującym prawem prokuratura nie może samodzielnie prowadzić kontroli operacyjnej. Zadania te wykonują na jej zlecenie policja i służby specjalne. Na ten temat na pewno dziś sporo mówić będziemy. I na koniec o bardzo ostrych słowach prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył wczoraj, że sytuacja na polskiej granicy już dawno przekroczyła granice ekonomii i moralności. Nie da się wyjaśnić, jak można skomplikowaną sytuację krwawiącego kraju wykorzystać w wewnętrznej walce politycznej, powiedział ukraiński prezydent. Jednak i to przejdziemy. Jestem pewien, że Ukraina jest zdolna do wytrwania, osiągnie swoje cele i pokona rosyjski terror, dodał. Ja tylko się zastanawiam, czy pan prezydent Zełenski zastanawia się, czy na pewno gra jest warta świeczki i czy warto mówić takie słowa. To jest Ekspres Biedrzyckiej, zaczynamy. No i właściwie dzisiaj z wysokiego C zaczynamy, drodzy Państwo, ten tydzień. I właściwie już powinniśmy zacząć od naszego stałego kącika. Jeżeli Państwo stoją, to proszę usiąść, bo rzeczywiście, jeżeli tylko nie Pegasus, ale także system Hermes był wykorzystywany przez służby i nie tylko służby, także prokuraturę Prawa i Sprawiedliwości, no to sprawa wydaje się, jak to mawia młodzież, być bardzo gruba. W 2021 roku, 3 lata temu, raz jeszcze Państwu przypomnę, kontrolowana przez Prawo i Sprawiedliwość prokuratura krajowa miała kupić oprogramowanie szpiegowskie Hermes, które jest bardziej od Pegasusa zaawansowane. Z informacji opublikowanych przez Wyborczą wynika, że nie tylko Centralne Biuro Antykorupcyjne dysponowało oprogramowaniem przeznaczonym do inwigilacji, tylko miała także szansę na to prokuratura krajowa, która zgodnie z prawem nie może prowadzić kontroli operacyjnej. Wtedy szefem prokuratury krajowej był Bogdan Święczkowski, obecnie prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. System Hermes, raz jeszcze Państwu przypomnę, instaluje się w tak zwanej niższej warstwie systemowej, daje większe możliwości ingerencji w urządzenie, pozwala ściągać dane z zatrzymanych w śledztwach telefonów i śledzić telefon na bieżąco. Można go zainstalować nawet wtedy, kiedy telefon osoby inwigilowanej jest wyłączony. No i zdaniem dziennikarzy, osoby z obecnego kierownictwa prokuratury krajowej o istnieniu i zakupie Hermesa dowiedziały się kompletnie przez przypadek. Do prokuratury miał bowiem przyjść rachunek za abonament, za korzystanie z tego systemu. Naprawdę. Prokuratura Krajowa miała zakupić Hermesa wiosną 2021 roku za 15 milionów złotych. Oprogramowanie służyło do inwigilacji polityków przez prokuraturę, przypomnę Państwu, urzędników państwowych, sędziów oraz prokuratorów podejrzewanych o nielojalność wobec rządu Zjednoczonej Prawicy i Zbigniewa Ziobry. Chodzi m.in. o prokuratorów z grupy Lex Super Omnia. Pozdrawiamy panią prokurator Ewę Wrzosek, która była w piątek naszym gościem, a także sędziów krytycznych wobec poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Za, drodzy Państwo, zakup Hermesa dla prokuratury krajowej miał odpowiadać mecenas Krzysztof Krełowski, były dyrektor Inspektoratu Wewnętrznego ABW oraz radca prawny prokuratury krajowej. Przepraszam. Na pytanie o zakup Hermesa ówczesny prokurator krajowy Bogdan Święczkowski odpisał: w czasach, gdy byłem prokuratorem krajowym, nie zakupiono żadnego oprogramowania szpiegowskiego. Z tego co wiem, obecne kierownictwo prokuratury krajowej ma sprawę bardzo dogłębnie wyjaśniać. A teraz a propos trybunału, w którym obecnie zasiada pan Święczkowski. Znamy wreszcie projekt uchwały, na który już bardzo długo czekamy w kontekście właśnie przywrócenia normalności w Trybunale Konstytucyjnym, kiedyś dziś Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej. Wiemy, że Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z zespołem ekspertów bardzo długo pracowali nad rozmaitymi projektami. Mamy projekt uchwały. TVN24 do tego projektu dotarło. I ma ona usunąć skutki kryzysu konstytucyjnego z lat 2015-2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego. Właśnie tutaj nie będę Państwu przytaczać wszystkich artykułów i ustaw, na które
powołują się autorzy tejże uchwały, bo tu mamy i kwestię związaną z powoływaniem się na ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i na wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. No bardzo to jest szczegółowo udokumentowane, w cudzysłowie tak to nazwę. Najważniejsze jest to, że no, istotą tej uchwały jest takie zdanie. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uznaje, że funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego sprawuje osoba nieuprawniona. Na tej samej zasadzie mają zostać odwołani trzej tak zwani sędziowie dublerzy i podkreślają autorzy tej uchwały, że ponieważ sędziowie dublerzy byli powołani za pomocą uchwały, to za pomocą uchwały także można ich odwołać. W ocenie Sejmu stan niezdolności obecnie funkcjonującego organu do wykonywania zadań Trybunału Konstytucyjnego określonych w artykułach wymaga ponownej kreacji Sądu Konstytucyjnego zgodnie z konstytucyjnymi zasadami oraz przy uwzględnieniu głosu wszystkich sił politycznych szanujących porządek konstytucyjny. O tej sprawie też na pewno za chwilę z panem posłem Szczerbą mówić będziemy. Tu jeszcze kilka ważnych informacji. Znaczy nie wiem, czy one są dla państwa ważne, ale wielu nimi żyło w weekend. Otóż Jarosław Kaczyński, gdyby ktokolwiek się martwił, zmienia zdanie i nadal będzie szefem Prawa i Sprawiedliwości. Mimo, że już kilkukrotnie wspominał o tym, że to jest jego ostatnia kadencja. Oczywiście nikt w te zapewnienia nie wierzył, jak okazało się słusznie. Jarosław Kaczyński mówi, zgłoszę swoją kandydaturę na prezesa PiS i poproszę o wybór na kolejną kadencję. Stwierdził jednocześnie, że dziś partia potrzebuje jedności, zdecydowanego przywództwa, szybkiego podejścia do ofensywy i przejścia do ofensywy. Dlatego zmienił pan prezes polityczne plany. Druga strona polskiej sceny politycznej przygląda się temu z dość stoickim spokojem. Dobra wiadomość, skomentował Donald Tusk, a szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał, Kaczyński postanowił wciąż przewodniczyć tej partii, nie przeszkadzajmy mu. To są reakcje polityków Koalicji Obywatelskiej. Tymczasem nie wiem, jak pan premier Donald Tusk zareagował na to, co przedstawić na swojej konwencji. Zastanawiałam się nad użyciem odpowiedniego słowa. Postanowiła trzecia droga. No ale postawiła warunek Donaldowi Tuskowi. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia powiedzieli dość wprost, drodzy państwo, że kwestia składki zdrowotnej, czy zasady poboru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, to jest bezwzględna i niepodlegająca negocjacjom koalicyjna umowa. Jeżeli tego nie będziemy mogli zrealizować, nie podpiszemy się pod innymi projektami, szantażuje Kosiniak-Kamysz. Dalej idzie jeszcze pan marszałek Szymon Hołownia, który mówi tak. Kwestia składki zdrowotnej to nasze być albo nie być w koalicji. Stawiamy tę sprawę bardzo twardo i bardzo jasno. Koalicja Obywatelska otwiera buzię ze zdziwienia i mówi, ale o co chodzi? Bo nikt z nas nie wykreślił kwestii składki zdrowotnej z umowy koalicyjnej i nikt z nas nie powiedział, że ta sprawa nie będzie załatwiona, wbrew niektórym doniesieniom medialnym pojawiającym się w poprzednim tygodniu. Minister Leszczyna stwierdziła, że w Ministerstwie Zdrowia i Finansów trwają prace nad zmianami w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zmiana ta obejmie składkę od aktywów trwałych i część podstawową składki. Nie trzeba nas poganiać, mówi pani minister Leszczyna, ani wprowadzać ludzi w błąd nieprawdziwymi spekulacjami. Rząd premiera Donalda Tuska dotrzymuje obietnic. Pytanie tylko, w co gra Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia, bo takie deklaracje nigdy nie pojawiają się przez przypadek. Dzisiaj, drodzy państwo, Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych przesłucha Pawła Kukiza, także to może być interesujące. No i teraz na koniec. Właściwie przed programem, jak z Michałem Kozłowskim, wydawcą moim, rozmawiałam na temat tej wiadomości, to on powiedział, żebym ja do państwa zwróciła się, że jeżeli państwo stoją, to nawet już nie proszę usiąść, tylko proszę się położyć. No więc jeżeli państwo stoją, to proszę nawet nie siadać, tylko się położyć od razu, bo to jest tego kalibru informacja. Kaliber, no zresztą nie przez przypadek chyba nasunęło mi się to słowo. Sprawa dotyczy byłego komendanta policji generała Jarosława Szymczyka. Okazuje się, drodzy państwo, że pan komendant przyznał nagrodę finansową pilotowi, który zahaczył linię energetyczną i doprowadził do groźnego incydentu z policyjnym Black Hawkiem, który w dalszym ciągu nie wrócił do służby. Pamiętają państwo, to chodziło o taki piknik kampanijny tak naprawdę. Pilot po zdarzeniu chciał przejść na emeryturę. Gdy złożył raport, generał Szymczyk podniósł jego dodatek służbowy o 50%. W praktyce oznaczało to podwyżkę o 1500 zł oraz zdecydowanie wyższe świadczenie emerytalne.
Przypomnijmy, że koszt naprawy Black Hawka, który w dalszym ciągu nie wrócił do służby, oszacowano na blisko 2,5 miliona złotych. Śledztwo w sprawie incydentu z Black Hawkiem prowadzi prokuratura okręgowa w Płocku. I zupełnie bez zbędnej złośliwości przypomnę Państwu tylko, że ten piknik, na którym doszło do wypadku, a sprawca wypadku dostał nagrodę od pana komendanta Szymczyka, że ten okręg to okręg wyborczy byłego posła Macieja Wąsika. Taki mamy klimat. Michał Szczerba, za chwilę u nas w studiu, zapraszam. Nasze rządy to było 8 lat inwestycji, 8 lat postępu. Postępu dla w gruncie rzeczy wszystkich Polaków. Postępu, który wszystkim służył. Myśmy byli tutaj ogólnonarodowi, ogólnopolscy. Jeśli były jakieś kryteria, to te kryteria odnosiły się tylko do tego, kto więcej potrzebuje, gdzie są większe potrzeby, kto mniej ma i dlatego trzeba mu bardziej pomóc. Ale innych kryteriów nie było, bo to przecież wszystko robiliśmy dla Polaków, dla Polski, dla ich dobrego życia, coraz lepszego życia. Czasem nawet używa się takiego słowa komfortowego życia. Tak my chcemy, żeby Polacy, wszyscy Polacy mieli prawo, mieli szansę do tego, żeby takie życie sobie jakoś zorganizować. Państwa gościem poseł Michał Szczerba, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie pośle, prokuratora krajowa używała swojego Pegasusa. Miała kupić system Hermes za 15 milionów złotych wiosną 2021 roku, kiedy na czele prokuratury krajowej stał Bogdan Święczkowski. Eksperci mówią, że to jest kombajn w porównaniu z Pegasusem. Co pan na to? No, jeden używa traktora, drugi używa kombajnu. Mam absolutne wrażenie, że środowisko Zbigniewa Ziobry, najpierw przekazując środki na Pegasusa z Funduszu Sprawiedliwości, którego nie mogło jednak używać, marzyło o tym, żeby mieć swoje narzędzia do inwigilacji. Po pierwsze, to co dzisiaj potwierdziła Gazeta Wyborcza, Wojciech Czuchnowski, czyli zakup Hermesa, czyli również izraelskiego oprogramowania do inwigilowania, ale też powstanie chociażby, czemu byliśmy absolutnie przeciwni, inspektoratu wewnętrznego w ramach służby więziennej, czyli Ziobro miał pod sobą służbę mundurową, którą wyposażył w kompetencje służby specjalnej, która mogła dokonywać inwigilowania osób oczywiście w ramach aresztów śledczych, zakładów karnych, ale również wszystkie inne osoby, które potencjalnie miały z nimi kontakt, czyli ich rodziny, ich prawników, osoby, do których wysyłali listy, czyli dla przykładu ktoś do mnie pisze list z prośbą o jakąś interwencję, w tym momencie jest uruchamiana wobec mnie inwigilacja, ponieważ jestem w kontakcie z przestępczą, kryminalistą, który odbywa karę. Po co było robić, czy kupować, czy wydawać pieniądze na bliźniacze, no podobno jeszcze gorsze, ale jednak prawie bliźniacze urządzenie do Pegasusa, skoro ten Pegasus już był w użyciu. Dokładnie, panie redaktor, to próbowałem opisać. Mianowicie, środowisko... Ja pytam wprost. Znaczy, to jest kwestia tego, że Ziobro chciał mieć narzędzie skuteczniejsze od Pegasusa, żeby się przed tym Pegasusem bronić, jeszcze bardziej inwigilować, czy żeby mieć swoją własną zabawkę? Chciał mieć własną zabawkę. Nie była to, broń Boże, konsola, jak nazywał. Pamiętam jednego z posłów PiSu, Radosława Fogla, który mówił, że konsolę to dostał na Komunię Świętą. Wtedy, kiedy ujawniłem informacje na temat tego, że być może naruszono dyscyplinę finansów publicznych, bo przecież CBA nie może... Inni Pegasusa z Pegazem pomylili, to pamiętamy wszystko. To była narracja pisowska. Natomiast dokładnie. Chcę powiedzieć bardzo, bardzo otwarcie. Środowisko Ziobry, Suwerenna, Solidarna, czy jak oni tam się nazywają, czy Partia Funduszu Sprawiedliwości... Wtedy Solidarna, dzisiaj Suwerenna. Tak, dzisiaj widzimy coraz bardziej Partia Funduszu Sprawiedliwości i inwigilacji, no bo przecież... Chcieli mieć własne narzędzia do tego, żeby również swoich przeciwników politycznych, być może zewnętrznych, ale przede wszystkim wewnętrznych, po prostu inwigilować. To już jest objaw jakiejś grubej politycznej paranoi. Nie, to jest objaw również niegospodarności.
Bo pani ma rację, bo jeżeli rząd Rzeczpospolitej dysponuje jakimś narzędziem, to powinien rozwijać to narzędzie, oczywiście w kierunku terrorystów. Ja w dotychczasowych pracach Komisji Śledczej do spraw afery wizowej nie spostrzegłem, żeby ktokolwiek na jakimkolwiek etapie, poza zwykłą kontrolą operacyjną, używał narzędzi tego typu. A mieliśmy do czynienia z gigantyczną aferą, ponieważ była to afera tak naprawdę przestępcza i międzynarodowa, ponieważ Polska była testowana w różnych formatach, w różnych odsłonach tej afery, jako kanał przerzutowy, czy polskie wizy były testowane jako kanał, jako umożliwienie kanału przerzutowego z różnych części świata, z Azji, z Afryki, przez Europę do Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Taka też była rola tej całej ekipy filmowej. Do tego zaraz przejdziemy, panie pośle. Tylko nie mieszamy tutaj dwóch kwestii. Tak. Sprawa Hermesa. Pan Święczkowski, dzisiaj sędzia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, wtedy prokurator krajowy, powiedział, że za jego czasów, kiedy był prokuratorem krajowym, nie zakupiono żadnego oprogramowania szpiegowskiego. Rozumiem, że pan ma daleko idący dystans do tej deklaracji. Ja mam w ogóle dystans do tego, czym jest prawda, czym jest kłamstwo w odniesieniu do polityków PiSu. I oczywiście kłamstwo to jest to, co słyszeliśmy przez lata. Ale również widzę jeszcze jedną rzecz. To jest ucieczka, klasyczna ucieczka od odpowiedzialności. Święczkowski po prostu czuje w tej chwili, że on i jego następca, świadek na ślubie Zbigniewa Ziobry, Dariusz Barski, wyciągnięty w sposób nielegalny ze stanu spoczynku na prokuratora krajowego, mają w tej chwili, tak powiem, dosyć poważne problemy. Rozumiem, że kwestią Hermesa prokuratura pewnie absolutnie też się tak. Znaczy, to myślę, że nie tylko jest kwestia prokuratury, to jest kwestia odpowiedzialności być może politycznej. Jeżeli Ziobro o tym wiedział, a z pewnością wiedział, jeżeli te działania w jakiś sposób kreował i jeżeli to narzędzie było wykorzystywane w sposób nielegalny. Komisja Śledcza do spraw Pegasusa powinna rozszerzyć swoją działalność. Dokładnie nie pamiętam w tej chwili treści uchwały sejmowej, natomiast wydaje mi się, że ona jest na tyle ogólnie sformułowana, że można się także że jeżeli jest ten okres, o którym mowa, czasookres, będzie zawierał ten zakup w 2021 roku, to prawdopodobnie jest to możliwe do uwzględnienia. Panie pośle, jeszcze jedno. Jak to w ogóle wyszło? Bo to jest też zabawne. Prokuratura Krajowa pod obecnym kierownictwem dowiedziała się o tym przez kompletny przypadek, ponieważ według dziennikarzy miał po prostu przyjść rachunek za abonament, za korzystanie z systemu. No to każdy dostaje z nas jakieś rachunki za social media, za jakieś chmury, za jakieś apki. No, najwyraźniej przyszedł rachunek, pewnie niemały, tak? Bo przecież te narzędzia informatyczne izraelskie są znacząco kosztowne, więc to pewnie była gigantyczna kwota. Mówi pan o tym, że Ziobro chciał mieć swoją polityczną zabawkę. Mówi pan nie o niegospodarności, ale z drugiej strony pamiętajmy, że wszystkie te zgromadzone materiały, zarówno przez Pegasusa, jak i przez Hermesa, to się tak chyba odmienia, są na serwerach w Izraelu. Więc ja się zastanawiam, jaki to ma wpływ na polską rację stanu. Już tak, ja wiem, że to może brzmieć patetycznie, ale to jest chyba dość oczywiste pytanie w tej sytuacji. Nie, to w ogóle musimy to, pani redaktor, trochę uściślić, bo się tą kwestią interesowałem. Jestem przewodniczącym Grupy Polsko-Izraelskiej, więc trochę informacji posiadam na ten temat. NSO jest prywatną firmą, więc te informacje nie są dostępne dla rządu izraelskiego. Ale ja nie mówię, że dla rządu, tylko że jest na serwerach w Izraelu. Ja przecież ta firma oczywiście ma te dane. Może dowolnie nimi szafować. Tylko chcę mówić, ja rozumiem, że są możliwe jakieś porozumienia między rządami polskim a izraelskim. Natomiast w tym przypadku te wszystkie dane... Rząd izraelski powie, my nic do tego nie mamy. Nie. Te wszystkie dane posiada prywatna firma. No właśnie. Co ona z tym robi? Oczywiście możemy zaufać, że jest... że to działa zgodnie z procedurami, że nie te informacje są bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Ale to oczywiście jest wariant pozytywny, są warianty negatywne. Nagle się okaże, że w najważniejszych osobach w państwie, a przecież Pegasusem... Wracam do Pegasusa, inwigilowano kluczowe postacie, był inwigilowany Marek Suski, był, wszystko wskazuje na to, Morawiecki, Obajtek. Informacje o najważniejszych osobach w państwie posiada prywatna firma izraelska, która nimi dysponuje do dziś. No właśnie. Dalej? Już nic, bo już nic się z tym nie da zrobić, prawda? No nie, ale jest jakaś odpowiedzialność. Jest prywatna firma. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo państwa. Ale ja mówię o racji stanu. Ja mówię o tym, co się z tymi informacjami nie ma żadnej racji wydarzyć. Stanu. Pani redaktor, afera wizowa jest typowym przykładem tego, że bezpieczeństwo było na ostatnim miejscu. Najważniejsza była łapówka, najważniejsza była korzyść, najważniejszy był kanał przerzutowy. Dlatego też zobaczcie państwo, jeżeli weźmiemy dwie listy,
Mieliśmy tak zwane rozporządzenie Wawrzyka, które było procedowane na wiosnę ubiegłego roku. Mm-hmm. I była wyznaczona lista 21 krajów, których ma dotyczyć przyznawanie wiz bez kolejki. I procedowane miały być te wnioski wizowe gdzie? Nie w Mumbai, nie w Abudży, nie w Manili, tylko w Łodzi, w Centrum Decyzji Wizowych. Nie przez konsulów, którzy są urzędnikami państwowymi, którzy prowadzą postępowania administracyjne, ale przez stanowisko pracy do spraw procedowania wniosku wizowego, czyli podwładnych Piotra Wawrzyka. Lista Edgara... I Zbigniewa Rała chyba, tak, prawda? Bo Łódź to była pod skrzydłami pana Rała. Lista Edgara Kobosa. Krajów, gdzie załatwiał wizy, i lista Wawrzyka i Rała krajów, które miały być, których wnioski, krajów, z których wnioski miały być procedowane w Łodzi, dokładnie się pokrywa w 100%. Czy Tobiasz Bocheński, kandydat na prezydenta Warszawy, będzie wezwany przed oblicze komisji, zważywszy na to, że, ja tylko tu wytłumaczę szybko naszym widzom, dlaczego o niego pytam. Sytuacja była taka, że to bodajże dziennikarze zapytali pana Tobiasza o to, jak on działał ze Zbigniewem Rałem w kontekście tego centrum wizowego, które powstało w Łodzi. On powiedział, że on w ogóle nic do tego nie miał, że on w ogóle nie współpracował z panem Zbigniewem Rałem w tej kwestii, po czym no, od razu setkę dziennikarzy puścili pana Zbigniewa Rała, czyli taką krótką wypowiedź, w którym pan Rał mówi, no, że on przekazuje to pod kontrolę panu Tobiaszowi, bo oni współpracują ze sobą wiele lat, on mu ufa i tak dalej. No więc tutaj mamy już pierwsze kłamstwo. Pierwsza sprawa jest bardzo otwarta, może to powiem wprost. To nie jest żadna tajemnica. W ogóle koncepcję Centrum Decyzji Wizowych wymyślono wiele wcześniej w odniesieniu do obywateli Białorusi. Ale koncepcję, tą nową koncepcję Centrum Decyzji Wizowych, które obsługuje wnioski z różnych części świata, w tym w szczególności z Azji i z Afryki, wymyślił Edgar Kobos. Wymyślił Edgar Kobos, który tą ideą natchnął Piotra Wawrzyka, który wiedział o procesie korupcyjnym i natchnął jego współpracowników z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I Centrum Decyzji Wizowych w tej nowej odsłonie miało powstać w Kielcach. Ale Zbigniew Rau oczywiście się dowiedział o tym, że Centrum Decyzji Wizowych ma powstać u Wawrzyka w Kielcach. Pod jego bokiem miało pracować 150 osób, którzy nie zajmowali się kompletnie niczym innym, tylko klepaniem wiz. W pierwszej wersji rozporządzenia Wawrzyka, które zostało zablokowane przez Donalda Tuska, pamiętamy ten film, który został, ten spot wyświetlony 1 lipca, oni zakładali, że w Centrum Decyzji Wizowych będzie klepanych 800 tysięcy wiz rocznie, bez kontaktu z osobą, która się o tę wizę stara, z 21 krajów, takich odległych jak Iran, jak Pakistan i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Dopiero wtedy, kiedy się o tym dowiedział Rau, powiedział: nie, kolego, ja tu jestem ministrem, a ty jesteś wiceministrem. Nie rozpędzaj się. Centrum Decyzji Wizowej zostanie założone w Łodzi, u mnie w okręgu, bo ja będę miał 150 etatów, które będę rozporządzał tak, jak będę chciał. I tu się pojawia postać Bocheńskiego. Ja chcę powiedzieć bardzo wprost. Rafał Trzaskowski wygra te wybory, jestem o tym przekonany i prosimy o mobilizację już warszawianek i warszawiaków w pierwszej turze, 7 kwietnia, zakończmy to w pierwszej turze. Ja nie chciałem powoływać Tobiasza Bocheńskiego na świadka, ponieważ nie chciałem wchodzić w politykę. Rafał Trzaskowski, jutro otwieramy nowy tramwaj na Woli, na Kasprzaka, linia, która łączy Wolę, Bemowo, ekologiczna, wszystko tak powiem ten. Wchodzi. Wracając do pana Tobiasza. Tobiasz Bocheński się pojawia w kilku wątkach. Tak. Po pierwsze to jest Zbigniew Rau zabiera zabawki Wawrzykowi i mówi: nie, ja będę miał... To wiem, ale czy wezwie go pan przed komisję? Ale chcę powiedzieć, jaka była rola Tobiasza Bocheńskiego. Po pierwsze to Tobiasz Bocheński był odpowiedzialny za wybór lokalizacji. I co robi dobry gospodarz? To robi wojewoda. Dokonuje analizy, czy w zasobach Skarbu Państwa są budynki, są biura, które można wykorzystać na takie centrum decyzji wizowych. Tobiasz Bocheński szuka komercyjnych lokalizacji, które umożliwią wieloletnie umowy, które generują miliony. I to jest kwestia, którą w tej chwili zajmuje się nikt. Mam nadzieję, że tutaj nie ujawniam tajemnicy postępowania kontrolerskiego, ale powiem bardzo szczerze, to jest absolutna niegospodarność, za którą Bocheński powinien odpowiedzieć. Druga sprawa to jest to, że za Bocheńskiego, jeśli chodzi o wydawanie pozwoleń na pracę, mieliśmy rekord po Mazowszu. To było drugie województwo, które wydawało po 40 tysięcy pozwoleń na pracę rocznie.
Mimo tego, że ich system informatyczny, którym dysponował Wojewódzki Urząd w Łodzi, był wielokrotnie hakowany, czyli nie było żadnej kolejki, były i tak dalej, i tak dalej. Były firmy krzaki, niech pani posłucha, pani redaktor, które nie tworzyły żadnych miejsc pracy, a wydawały zaświadczenia, że takie miejsca pracy tworzą. Wtedy, kiedy Tobiasz Bocheński pojawił się na stanowisku wojewody mazowieckiego, dziwnym trafem, i zauważyliśmy to z posłem Jońskim, firmy z Łodzi zaczęły robić swoje filie w Warszawie. Czyli tą samą działalność przestępczą. Przestępczą sprowadziły do Warszawy. I jeszcze hit. Wie pani, kto zakładał tą firmę i kto prowadzi tą firmę? Była urzędniczka Rała, odpowiedzialna, była kierowniczka Urzędu do Spraw Wydziału do Spraw Cudzoziemców w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim. Pobierała 4000 za każdy wniosek, za przyniesienie wniosku z jednego biura, które jest na Piotrkowskiej, na drugą stronę do Urzędu Wojewódzkiego i załatwienie pozwolenia na pracę. Ponawiam pytanie. Czy pan Tobiasz Bocheński zostanie wezwany przed komisję? Czekamy na informacje na temat... Wystąpiłem do ministra Kierwińskiego o wszystkie wyniki kontroli w urzędach wojewódzkich. Jeżeli będzie uzasadnione podejrzenie, jeżeli materiał NIK-u, a raport NIK-u też, który przygotowali kontrolerzy, będzie w ciągu kilku tygodni, jeżeli tam się pojawi nazwisko Bocheńskiego, zarzuty wobec niego, będzie jednym z pierwszych świadków, których wezwiemy. Panie pośle, mamy projekt uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, który ma być, jak rozumiem, przyjęty przez, projekt uchwały ma być przyjęty przez Sejm w tym tygodniu. Wie pan, że się zacznie piekło, bo bardzo wielu mówi, że kwestią uchwały nie można tej sprawy załatwić. A tutaj mówimy nie tylko o właściwie unieważnieniu wyboru 3 sędziów dublerów, ale także ta uchwała stwierdza, że pani Julia Przyłębska też została wybrana w sposób niepoprawny. W związku z tym wszelkie składy orzekające, które ona wyznaczała, podejmowane przez nie decyzje będą podważane. No bardzo daleko to idzie wszystko. Nie, to nie jest daleko. To jest dokładnie tak, jak orzekają również Trybunały Europejskie i jak to widzi również widzą sądy polskie, które w tej sprawie również miały orzeczenia. Mamy w składzie 3 dublerów, nie będę wymieniał tych nazwisk, bo wstyd. I mamy sędzię Przyłębską, która jest sędzią Trybunału oczywiście. Ale nie jest, prezeską, ponieważ do tego, żeby była prezeską, potrzebna była uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału. A tego nie było. Którego nie było. Więc prezydent Duda powołał ją na prezesa bez żadnego trybu, bez podstawy prawnej, bez dokumentu formalnego. To trochę przypomina sytuację Barskiego, który po prostu wiedział, że władza się kończy Ziobry i trzeba zbudować system, żeby Ziobro był nietykalny, żeby ludzie go byli bezkarni. To jest wszystko zgodne, czy załatwienie tego uchwałą jest zgodne z prawem, jest, tak? Ja, wie pani, sytuacja jest taka, że to wy, państwo dziennikarze, wiecie wcześniej, co jest treścią tej uchwały. A pan jej nie znał, tej treści? Jeszcze jej nie znam. Okay. Natomiast mogę ją skomentować, ponieważ rozumiem, że tam też jest apel do tych dublerów, do tych przebierańców w togach, którzy zasiadają w Trybunale, żeby oni ustąpili. No poczekamy, zobaczymy, jak zareagują. To że to będzie głos wołającego na puszczy. Spokojnie. No, są różne propozycje, o których się mówi. Jest propozycja ustawowa, jest propozycja zmiany konstytucji, o tym mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Ale rozumiem, że tutaj, jeżeli chodzi o koalicję, jest pełna zgoda. Dogadaliście się w kwestii Trybunału. Uchwałę można zmieniać uchwałą. Powiem tak. No, uchwała o powołaniu dublerów to była uchwała Sejmu, nie ustawa. Tak. W związku z powyższym można uznać te 3 uchwały dotyczące 3 dublerów, przebierańców za nieistniejące albo za uchwalone z rażącym naruszeniem prawa. Więc to jest, ta sprawa jest do załatwienia. Problem polega na tym, że jednak tej większości, takiej powiedziałbym bezpartyjnej, nie da się skonstruować do końca roku. Musi odejść Przyłębska, muszą odejść jej koledzy z politycznej pisowskiej nominacji. Więc to jest takie bardziej symboliczne, tak, ta uchwała? Tak, po prostu trzeba uznać, że te wyroki i ten skład jest niezgodny z konstytucją, z ustawą, a orzeczenia nie mają żadnej mocy. No to jakie będzie de facto... Jaki będzie ciężar gatunkowy tej uchwały? Znaczy, jakie ona konsekwencje ze sobą przyniesie? Uchwała będzie wyraźną deklaracją tego, co Sejm, co organy państwa sądzą o pracy tego Trybunału w tym składzie i pod tym przewodnictwem. Panie pośle, United Service zrobiło sondaż, w którym zapytało o zmiany w wymiarze sprawiedliwości po zmianie władzy w Polsce. No ja nie wiem, czy to są dla was...
dobre wyniki, bo pozytywne zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości zauważyło ponad 33% badanych. Prawie 30%, bo 29,5% uważa, że po wyborach sytuacja w wymiarze sprawiedliwości się pogorszyła. 29,5%. To wszystko dużo. Jest niestety... Czy pan nie wierzy w ten sondaż po prostu? Nie, no po pierwsze jakby trzeba się zastanowić, czy zwykły obywatel ma do czynienia z wymiarem sprawiedliwości i jak często. To jest pewnego rodzaju przekonanie, które również wynika z tego, że cały czas budowana jest ta pisowska narracja, że my coś zmieniamy uchwałami i tak dalej. To jest kwestia braku dobrej komunikacji z waszej strony? Nie, to jest kwestia po prostu... To wszyscy zwracają eksperci na to kwestia, uwagę, że wam brakuje rzecznika rządu, że wam brakuje dobrej komunikacji ze społeczeństwem, co było obiecywane zresztą. Takiego tłumaczenia właśnie krok po kroku, z czego to wszystko wynika. Może właśnie niewiedza powoduje... Ja pamiętam prezydenturę Ronalda Reagana, był nazywany Great Communicator. Mhm. Nie pamiętam, kto był jego rzecznikiem prasowym, ale pamiętam, co mówił Reagan, bo byłem absolutnym jego fanem, jeśli chodzi o kwestie międzynarodowe, nie o politykę wewnętrzną oczywiście. Więc myślę, że Donald Tusk świetnie sobie radzi. Te konferencje prasowe... Ale Donald Tusk nie może być premierem, jednocześnie rzecznikiem rządu i negocjatorem z każdym. Będziemy pracować nad komunikacją, bo to jest zawsze wyzwanie. Natomiast powiem wprost, liczą się słowa, a nie czyny. Tutaj są konkrety, tu są pieniądze. Czyny, a nie słowa. Liczą się czyny, a nie słowa. Czyny to 600 miliardów złotych na tacy, które będą do wykorzystania. Jeżeli dzisiaj mówimy o samorządzie, to mówimy o samorządzie i tej perspektywie pięcioletniej, również wykorzystania gigantycznych środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego w całym kraju. Gminy, powiaty, województwa będą dysponowały lwią częścią, jeśli chodzi o w KPO, ale również fundusze spójności, fundusze strukturalne. To będzie bardzo ważne. Panie pośle, to jeszcze dwie rzeczy. W co gra pana zdaniem trzecia droga? W co gra Władysław Kosiniak-Kamysz i w co gra Szymon Hołownia? Mam na myśli tę bardzo zaskakującą, jednoznaczną deklarację z weekendu, w którym powiedzieli, że albo składka zdrowotna, albo wychodzimy z koalicji. Czy tak się robi politykę w koalicji rządzącej teraz? Panie redaktor, my jesteśmy przyjaciółmi, my jesteśmy partnerami, koalicjantami. Tym bardziej zasadne się wydaje moje pytanie. Na 4 lata, a może jeden dzień dłużej, a może jedną kadencję dłużej, mam nadzieję. Natomiast mówiąc wprost, nie idziemy jednym blokiem. Idziemy jako koalicja 15 października. Cieszę się bardzo i tutaj wielki ukłon dla Szymona Hołowni, wielki ukłon dla Władka Kosiniaka-Kamysza za to planowane poparcie Rafała Trzaskowskiego, którego się spodziewamy już, tak powiedziałbym, oficjalnie, otwarcie, mam nadzieję, że lada dzień. To pokazuje, że koalicja 15 października ma się dobrze, że w sytuacjach... Ale pan mi nie odpowiada na pytanie, panie pośle. Trzeba się Przepraszam, jakoś... muszę wejść w słowo, bo kończy nam się czas, a pan mi nie odpowiada Jesteśmy na pytanie. Trzema blokami, musimy się różnić. No a i będziemy się w ten sposób szantażować, że no, jak składka zdrowotna, to my wychodzimy z koalicji, przy czym w ogóle nikt z Ministerstwa Finansów nie powiedział, że kwestia składki zdrowotnej jest odwołana. Nie, bardzo dobrze, że... Co gra trzecia droga teraz? Próbuje się odróżnić od was, tak? O to chodzi? A to jest normalne, jesteśmy inni, tak? Znaczy jeden głosuje na trzecią drogę, a drugi głosuje na koalicję obywatelską. Ale czy ja z tym dyskutuję? Czy ja mówię, że wy jesteście jak jedna pięść, jesteście jedną partią? Ja tylko się zastanawiam, czy w ten sposób robi się politykę w koalicji rządzącej, że stawia się wzajemnie siebie pod ścianą. I Szymon mają prawo do tego, żeby wywoływać jakieś tematy, a my mamy prawo na nie reagować. I reakcja była z naszej strony natychmiastowa. Izabela Leszczyna, minister zdrowia, Andrzej Domański, minister finansów. Kochani przyjaciele, pracujemy nad tymi rozwiązaniami i dzięki waszemu wsparciu w parlamencie one wejdą jak najszybciej w życie, bo trzeba ulżyć polskim przedsiębiorcom, którzy byli na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o priorytety tamtego roku. I pan nie ma żadnych zastrzeżeń do takiej ani nie postawienia sprawy przez obu panów. Słucham? Uważa pan, że to jest okej? Uważam, że to jest okej. Natomiast uważam, że jest to w takich granicach, które pokazują jednak naszą przyjazną, otwartą współpracę. No nie wiem, my możemy powiedzieć, jak minister Siekierski nie załatwi czegoś, to koalicji nie ma. Tak? Znaczy, minister Siekierski załatwi, bo jest z PSL-u, bo jest z trzeciej drogi, bo Donald Tusk ma do niego zaufanie, a ja osobiście go bardzo lubię, bo uważam, że jest jednym z najbardziej kompetentnych ministrów rolnictwa w Unii Europejskiej. I króciutko ostatnia sprawa. Jarosław Kaczyński zmienia zdanie i nadal chce zostać prezesem, pozostać prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze, dobra czy zła informacja? Trzymamy kciuki. Za prezesa? Absolutnie. Dużo zdrowia dla pana prezesa. A co pan powie na to, że pan generał Szymczyk dał nagrodę pilotowi, który zahaczył linię energetyczną i doprowadził do groźnego incydentu z Black Hawkiem, za którego naprawę trzeba zapłacić 2,5 miliona złotych? Myślę, że zdjęcie generała Szymczyka powinno zniknąć
z siedziby Komendy Głównej Policji. Powinna tam powstać taka jedna kartka w ramie, gdzie wszyscy zapomną o tym ponurym okresie Szymczyka, tego bicia pałkami teleskopowymi kobiet, tych sytuacji, które były związane z Igorem Stachowiakiem, tego wszystkiego, co było obrzydliwością poprzedniego rządu. Generał Szymczyk ma to twarz PiSu. Ona powinna zniknąć ze ściany komendantów głównych policji, ponieważ kompromituje siebie, a to, że nagradzał ludzi, którzy spowodowali zniszczenie sprzętu, który był wykorzystywany dla celów propagandowych, dla kampanii wyborczej Wąsika, to się po prostu w głowie nie mieści. To pokazuje, czym była ta władza, jakim wartościom służyła. Na pewno nie państwu polskiemu, nie polskiemu interesowi i dobru polskiego munduru policyjnego. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wizytę u nas w studiu. A u państwa już za chwilę dr Anna Materska-Sosnowska. Zapraszam na to spotkanie. Samorządy mogą być i powinny być ostoją wolności, bo dzisiaj na tą wolność... Podnosi się rękę. Te wszystkie przedsięwzięcia, które dzisiaj są podejmowane, a których ostatecznym celem jest to, by Polacy nie byli w stanie ani słyszeć prawdy, ani też tą prawdę, swoją prawdę wyrażać. Pamiętajcie proszę o tym, że to, co teraz robicie, to nie sportowe zawody, to autentyczna misja. Tu nie chodzi tylko o to, kto ile głosów zdobędzie i kogo pokona. To jest autentyczna misja, którą podejmujecie na najbliższe lata po to, żeby Polska była stabilnym, bezpiecznym krajem. Prawa kobiet to nie ideologia, a ci, którzy twierdzili, że LGBT i środowiska LGBT to ideologia, przegrali wybory. Nie ma w sprawach kobiet innej drogi. Kobieta albo ma prawo do wszystkiego, do swojego ciała, do swoich decyzji, albo nie ma. W tej sprawie nie ma trzeciej drogi. Nie ma. Chcemy zakończyć erę populizmu i nie mówić już o nich, tak żeby to już nie był żaden punkt odniesienia, bo nie wierzę, że ktoś będzie się nabierał na ludzi, którzy nagle zmienili kompletnie poglądy. Po drugie, dlatego, żeby wysłać ten super silny sygnał, że to, co robimy jako Koalicja Obywatelska, jako koalicja 15 października, to jest właśnie ten słuszny kierunek przywracania praworządności, przywracania naszej roli w Unii Europejskiej. Państwa gościem dr Anna Materska-Sosnowska, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Batorego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, może zacznijmy od tych konwencji, bo ewidentnie już z kopyta ruszyła kampania samorządowa. Oczywiście ona jest zdominowana przez tematy ogólnokrajowe, no bo dzieje się zbyt wiele, żeby móc je w kampanii samorządowej pomijać. Tym bardziej, że bohaterowie wyborów samorządowych coraz częściej mogą być bohaterami komisji śledczych. Także więc tam coraz ciekawsze wątki się pojawiają. Ale zacznijmy od wątku, który mnie najbardziej zainteresował w ten weekend w kontekście czystej polityki. Michała Szczerby nie udało mi się namówić na jakąś analizę tej sytuacji. Mam nadzieję, że uda mi się panią. W co zagrał w sobotę Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz? Bo ja nie do końca jestem w stanie to zrozumieć. Jestem w stanie zrozumieć, że partia, która nie jest jednością, ma jakieś różnice, że się chce odróżnić właśnie w kampanii samorządowej, ale stawianie sprawy składka zdrowotna albo wychodzimy z koalicji, składka zdrowotna albo nie będziemy popierać projektów własnej koalicji rządzącej. Ja tylko... To może po kolei. A pani się oczy zabłyszczały. Pani, ma pani już na pewno jakąś koncepcję. Tak, dlatego że to, że nie kandydują wszyscy z jednej listy, no to jest właśnie pokłosie tych różnic i tego, jak silną partią jest PSL w terenie. Mhm. I musimy sobie zdać sprawę, że, sama partia Szymona Hołowni jest świeżą partią, a w związku z tym ma bardzo słabe struktury i cały jej taki pomysł
pomysł na kampanię poprzednią i na tą, jeden z pomysłów, właśnie był oparty na tych strukturach stabilnych, starych, działających PSL-u. W związku z tym oczywistym było, że nie będzie jednej wspólnej listy, dlatego że partia musi się jeszcze okopać, musi stworzyć te swoje struktury i stąd ten pomysł. Oczywiście najbardziej na tym traci sama Lewica, która jest słabsza, ale zdajmy sobie sprawę, że tak naprawdę te partie już są nadreprezentowane na przykład w rządzie w procentowo do tego, jaki mają skład w parlamencie czy siłę w społeczeństwie. W związku z tym próby szantażowania dużego koalicjanta, powiem szczerze, wyglądają dla mnie trochę zabawnie, bo ktoś, kto chce szantażować czy stawiać ultimatum Donaldowi Tuskowi, no może się na tym mocno przejechać. I teraz rozumiem, że takie gry są po to, żeby każda z tych partii, zaczęła Lewica z kwestiami ustawy aborcyjnej, antyaborcyjnej, i teraz Hołownia ze swoją, no każda partia musi powiedzieć, to jest nasz główny temat, to bronimy, bo małe partie muszą walczyć o odróżnienie się od dużego koalicjanta, żeby było wiadomo, po co są w rządzie. Tylko ta próba szantażowania Donalda Tuska, jak pani wspomniała, może się nie skończyć dla nich dobrze. Czy oby na pewno, bo Donald Tusk też jest trochę w sytuacji bez wyjścia. No, nie. Bez nich sobie nie poradzi. Tak, ale moim zdaniem to nie jest gra taka jeden do jednego, dlatego że Donald Tusk oczywiście traci więcej, ale i zyskać może więcej, bo ja bym nie wykluczała w takiej sytuacji przedterminowych wyborów i wtedy już nie będzie miłości polsko-polskiej i takiego, no to wszyscy razem. Pamiętajmy o jednym, bardzo dobre, może to nie są bardzo dobre wyniki, ale reprezentacja, która jest w parlamencie, stanowiska, które są w rządzie, w dużej części to jest duży taki, nie chcę powiedzieć dobra wola, bo to nie jest dobra wola, ale to jest duży gest ze strony dużej partii. Zawsze. To na tym też polega koalicja. Ja oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, ale jest pewna nadreprezentacja, więc myślę, że po pierwsze Donald Tusk tutaj nie traci. Więcej by stracili koalicjanci, gdyby były wybory przedterminowe, ale na koniec dnia po pierwsze nie będę straszyła żadnymi te wyborami przedterminowymi, tylko na koniec dnia w jakiś sposób trzeba będzie złagodzić język. Dlaczego poseł Szczerba nie chciał się na ten temat wypowiadać? Bo nie ma co zaogniać sytuacji. Mm-hmm. Wiemy, że jesteśmy w czasie kampanijnym i każda partia mówi, my jesteśmy w tej... Mądry głupiemu i tak dalej, takie powiedzenie jest. Nie, tam, tak bym nie powiedziała, tylko bym powiedziała, każdy musi mieć swój czas na stroszenie piórek. No właśnie, tylko ja się zastanawiam, czy obaj panowie nie zdają sobie sprawy z tego, o czym pani powiedziała. No bo Szymon Hołownia może jeszcze nie, bo rzeczywiście z Donaldem Tuskiem nie współpracuje długo, no ale w przeciwieństwie raczej do Władysława Kosiniaka-Kamysza, który Tuska zna świetnie, prawda? Ale czy on coś takiego powiedział? No nie, powiedział, że nie będą głosować za innymi projektami tej koalicji, jeżeli nie przejdzie składka zdrowotna. To żeby rzeczywiście Szymon Hołownia zaostrzył, mówiąc, że to będzie wyjście z koalicji. No to życzę powodzenia. Dzisiaj rozumiem ten język i tę retorykę. PSL walczy dzisiaj z PiS-em na wsi o głosy. Mhm. W związku z tym, jeżeli PiS mówi całe zło to PO, to PSL musi próbować oderwać się też, a to też jest stary, to też jest stara zagrywka samego PSL-u, prawda? To nie jest pierwszy rząd, w którym PSL jest współkoalicjantem i w którymś momencie odcina się od swojego koalicjanta. Jeżeli ta retoryka powtórzy się po wyborach samorządowych, nawet nie mówię po wyborach do Parlamentu Europejskiego, tylko po wyborach samorządowych, to wtedy możemy o czym świadczyć. Tak, to wtedy świadczyłoby. Natomiast nie sądzę, żeby ta retoryka i ten język się powtórzył. Nie, poza tym wydaje się, że wszyscy mają zbyt dużo do stracenia, więc to jest właśnie raczej na zasadzie pewnej analizy politycznej niż realnego zagrożenia dla kogokolwiek. To wszystko wyszło po piątkowym spotkaniu, gdzie widzimy... też chciała panią podpytać. Strasznie wkurzony Donald Tusk z tego spotkania wyszedł. Miała pani takie wrażenie?
Tego nie zauważyłam, ale może nie tak pilnie obserwowałam. Ja dość pilnie, bo ja to widziałam na żywo akurat, jak on wychodził. Nie chciał, co się rzadko zdarza, w ogóle zamienić słowa z dziennikarzami. Powiedział, że pan marszałek zorganizuje konferencję, po czym pan marszałek bardzo długo konferencji nie organizował, tak. A później tylko przemknął z korytarza i zamienił dosłownie dwa zdania, co już szczególnie w przypadku pana marszałka Hołowni zdarza się naprawdę rzadko, stąd niektórzy mogli wysnuć tezę, że coś tam poszło nie tak. No mogło pójść nie tak, dlatego że, znaczy tak, to co zdaje się było najważniejsze w tej chwili, czyli kwestie dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, no to one mają dzisiaj być ogłoszone, przedstawione. Tak. Swoją drogą widzimy już przecieki do dziennikarzy i to też nie świadczy o profesjonalizmie osób, które nad tym pracowały. Natomiast ja myślę, że właśnie ten język, z którym mieliśmy do czynienia podczas konwencji, on już został zapowiedziany w piątek. On musiał być zapowiedziany. Nie robi się takich ruchów bez pewnego takiego przedstawienia, jeżeli traktuje się swoich współkoalicjantów w sposób poważny. Więc rozumiem, że mogły paść takie partykularne interesy z poszczególnych partii, które dla całego, bo sytuacja jest taka, że każdy wistuje swoje, podbija swoje, a za całość obrywa Koalicja Obywatelska. I właściwie nie mówi się o wicepremierze takim, czy o wicepremierze takim, czy o poszczególnych ministrach, tylko mówi się, a premier Tusk to, albo premier Tusk tamto. W związku z tym myślę, że faktycznie no, jest kilka takich kwestii, które mogą dzielić, a nie łączyć. Ale z drugiej strony doskonale wiedzieliśmy i wiemy, że jest to największa polityczna koalicja, z jaką mieliśmy do czynienia od lat 30, że jest najbardziej upolityczniony rząd od lat 30 i to też jest cena, jaką płacimy i chyba jaką politycy płacą. Co znaczy najbardziej upolityczniony? Rząd, że ma najwięcej polityków składowych, tak? Składowych okay, i najwięcej polityków posłów z ugrupowań, tak? No żart mówi, masz 20 posłów, a 24 w rządzie zasiada członków. W związku z tym, więc to musi tutaj iskrzyć, zwłaszcza w momencie kampanii różnych. To wybory rządzą się swoimi prawami, a wybory samorządowe, akurat w przypadku na przykład PSL-u, ale również trzeciej drogi, są najważniejszymi wyborami w tej chwili. To zahaczyła pani już o temat tej uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Na pewno zdążyła się pani zapoznać z tymi przeciekami dziennikarskimi właśnie. Czy to jest to, czego się pani spodziewała? Czy to jest to, czego pani oczekiwała w kontekście Trybunału Julii Przyłębskiej? Nie wiem, czy tego, czego bym oczekiwała, tylko bym odpowiedziała na pytanie, czy można byłoby inaczej, albo czy można byłoby lepiej. I wydaje się, że póki co jest to chyba optymalne na sytuację, jaką mamy, no bo oczywiście wolałabym, żeby to wszystko było przeprowadzone ustawami, a nie uchwałami. I myślę, że to, co jest najważniejsze, to to, żeby jedna ekipa nie zastąpiła drugiej ekipy, żeby faktycznie była próba wyczyszczenia czy uspokojenia sytuacji. Wyzerowania, jak to się mówi. Wyzerowania, tak. Tak, to jest dobre określenie. Wyzerowania i dopiero, żeby to zrobiło przedpole do dalszych prac. Z tego, co wiem, też będzie dzisiaj przedstawiany projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który jest przygotowany przez ekspertów Fundacji Batorego, a przedyskutowany, zaproponowany i przedyskutowany i przyjęty przez wszystkie partie wówczas jeszcze opozycyjne, dzisiaj rządzące. Więc tylko pytanie, jak on będzie a procedowany w parlamencie, b za bardzo na podpis i zmianę decyzji pana prezydenta tutaj nie liczę, bo no tak. Widzimy, że idzie na konfrontację, a nie na współpracę. Czyli żeby to wszystko uporządkować, bo rzeczywiście sprawy wymiaru sprawiedliwości są skomplikowane. Jeżeli chodzi o tę uchwałę, to Michał Czerba też powiedział, ona ma mieć bardziej symboliczny wymiar niż taki, który przyniesie realne konsekwencje w budynku przy Alei Szucha po prostu, tak? Znaczy to jest pewien sygnał, nie uznajemy, podajemy w wątpliwość wyroki, które zapadły przy składzie powoływanym przez panią Przyłębską. Natomiast to nie będzie tak, że ktoś będzie chciał wybrać teraz nowych sędziów przed, jak rozumiem, wprowadzeniem ustawy, tak? Nie, oczywiście, że nie, no bo to jest niemożliwe, tak? Dopóki, zwłaszcza dopóki sędziowie, którzy zostali w sposób nieprawomocny powołani na stanowisko
stanowiska sędziów. Natomiast to daje taką przestrzeń, po pierwsze, no faktycznie, co z tymi wyrokami? A wiemy, że dzieją się tam rzeczy dziwne i to, co wyprawia w jednoosobowym składzie Trybunał w sprawie zabezpieczeń przy różnych decyzjach, służy tylko i wyłącznie temu, żeby zablokować działania poszczególnych ministrów. Tam są w tej chwili orzeczenia dotyczące pojedynczych osób. Trybunał nie może robić. Pojedyncze osoby do pojedynczych osób dają, czego właśnie, czy jest sam spór wewnątrz samego Trybunału dotyczący, kto jest, a kto nie jest przewodniczącym Trybunału, czy przewodniczącą Trybunału. W związku z tym faktycznie tylko pamiętajmy o jednym, bo widzę, że na przykład w narracji PiS-u nie ma już tego, co było wczoraj, tylko co dzieje się dzisiaj, prawda? Natomiast nie możemy zapominać, co się wydarzyło wczoraj, jaka jest sytuacja i jakie są możliwości prawne do próby tego zmienienia. Biorąc pod uwagę fakt, jakie zespoły i jacy prawnicy nad tym pracowali, no można jednak tutaj pokładać nadzieję w ich kompetencje i nie są to absolutnie przypadkowe osoby i nie jest to robione na kolanie. W związku z tym no pewną nadzieję z tym wiążę. A zaskakują pani te wyniki sondażu United Service dla Dziennika Gazety Prawnej, bo z tego sondażu wynika, że pozytywne zmiany w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości zauważyło 33,2% badanych, natomiast 29,5%, czyli to jest niespełna 4 punkty procentowe różnicy, badanych uważa, że po wyborach sytuacja w wymiarze sprawiedliwości się pogorszyła. Mhm. Czego to jest pani zdaniem efekt? Czy to jest efekt, tak jak pytałam pana Szczerbę, złej komunikacji, że ludziom się zbyt mało tłumaczy te wszystkie skomplikowane zawiłości prawne, czy zupełnie z jakichś innych przyczyn? Nie, bo prawie 30% to jest według mnie dużo, zważywszy na spadające poparcie dla PiS-u. No tak, ale to nadal jest mniej więcej tyle samo, co jest poparcia dla PiS-u. To jest w granicach właśnie tych 30 punktów procentowych. Powiem szczerze, że jestem zdziwiona, że tyle osób ma w ogóle zdanie na temat wymiaru sprawiedliwości, czy się pogorszyło, czy się poprawiło. Prawo i Sprawiedliwość cały czas ma swoją jedną narrację, którą przekazuje o chaosie i bezprawiu, które się dokonuje. Tak? Tak. Konferencje puszczane pana Schaba i innych, które... Dlatego pytam o komunikację. No tak, tylko że to by odpowiadało właśnie temu elektoratowi. Mm-hmm. On nie zniknął, prawda? Mało tego, to nie... Ale 3% jeszcze... twierdzi, że jest poprawa wyborców PiS-u. No bo to się zaczyna to odpływanie, tak? Tak. To jest zdjęcie tych pewnych takich okularów. Ja bym spojrzała na te takie dane całościowo, ale szczerze mówiąc nie do końca bym się do tego przywiązywała. To jedna rzecz. 70% wyborców Lewicy i Trzeciej Drogi widzi poprawę i tylko 61%, tylko w cudzysłowie, no ale być może tylko, 61% Koalicji Obywatelskiej. Albo tylko, albo aż, dlatego że można tutaj się spodziewać, że akurat ci wyborcy mogą być bardziej radykalni, jeżeli to są naprawdę też pytanie, co to znaczy wyborca? Czy głosowałeś w ostatnich wyborach, czy głosujesz przez ileś wyborów na tę... No dobrze, ale to 70 i 61 to jest dobry wynik pani zdaniem po tym czasie? Moim zdaniem to jest bardzo dobry wynik, dlatego że zwłaszcza to 70% pokazuje realizację obietnic, czy jednej z obietnic dotyczącej sądów. Mhm. Jeżeli to jest 61%, to można tutaj domniemywać, że ci wyborcy oczekiwaliby szybciej, więcej i natychmiast. Na przykład, że nie to, że mają wątpliwości co do praworządności, tylko co do... Znaczy jest jedna podstawowa dana i też nie można dać się tutaj zwieść narracji... Poza tym pamiętajmy, że to jest pojedynczy sondaż. Tylko. Więc pozwoli pani, że za bardzo nad tym się oczywiście, nie będę rozwodzić. Oczywiście, natomiast... ale chciałam zapytać, bo chciałam jednak... Chciałam powiedzieć o czym innym, że chyba najlepszym sondażem takim, jeżeli można powiedzieć sondaż, o tym, że sprawy idą w dobrym kierunku, no to jest przyznanie pieniędzy KPO, bo to nie jest tylko to, że się zmienił premier i właśnie tutaj mówię o narracji, to już pokazuje, czytałam wpis. Że chodzi o zmianę rządu. Chodziło tylko o zmianę rządu, odsunięcie PiS od władzy. Deal między Tuskiem a Merkel komisją, jeszcze kiedyś. A w ogóle to Merkel. Tak. Nie, to jest nieprawda, dlatego że jeżeli zobaczymy, jakie zabezpieczenia już minister Bodnar wprowadził,
Punkt pierwszy to było wejście do Europejskiej Prokuratury, tak? I jakie zabezpieczenia wokół tych ustaw są budowane, to nie jest tylko zmiana premiera. Wczoraj doradca prezydenta, pan Błażej Poboży, powiedział mi, że to w ogóle nie jest istotna sprawa, przyłączenie się powrotne do Prokuratury Europejskiej. Bez komentarza. Pani doktor, Jarosław Kaczyński zaskoczył panią, że jednak będzie ubiegał się po raz kolejny o fotel prezesa PiS? Czy absolutnie pani się spodziewała tego, bo już nieraz przecież Jarosław Kaczyński zapowiedział odejście, nigdy się to nie wydarzyło? Wydaje mi się, że ostatnio, jak rozmawiałyśmy, albo przedostatnio, wiedziałyśmy, że tak będzie. Tak, to prawda. Zaskoczyło mnie to, że to zostało już ogłoszone, dlatego że to może pokazywać, po pierwsze, konsekwentnie powiedział to, co powiedział po 15 października, że na siebie bierze winę za przegraną, ale to może pokazywać tak głębokie pęknięcia w PiS-ie i takie już awantury, z którą część mamy do czynienia. Walka o schedę, już nie pod dywanem. I chyba nie tylko o schedę, ale w ogóle o pewną wizję i budowanie, że partii jutra, że musiał wyjść i powiedzieć cisza, spokój, ja tutaj rządzę. Nie wiem, czy jest to najlepsza twarz, bo z jednej strony faktycznie Jarosław Kaczyński, mimo że ma zawsze bardzo słabe notowania, jeśli chodzi o popularność i poparcie jako dla polityka, ale i to jest jedno, a wygrywał wybory, ale ostatnimi czasy naprawdę nie służyły jego występy partii i notowaniom. Więc z jednej strony czytam to jako właśnie ten spór wewnątrz, zwłaszcza jeżeli patrzymy na ruchy, których dokonał chociażby z posłem Tarczyńskim, czy z posłem Czarnkiem. I jak oni tutaj są umiejscawiani. A z drugiej strony myślę sobie, że tak, trzeba twardego spoiwa, tylko co będzie dalej? Dlatego, że wyobrażam sobie, że wybory samorządowe nie będą sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości, mówiąc tak bardzo delikatnie. I co się wtedy stanie z partią? Co ci 40-kilku... Wtedy walka o miejsca do Parlamentu Europejskiego. Wszyscy się tam nie zabiorą, to jest po pierwsze. Po drugie, będzie walka pomiędzy tymi, którzy już są, którzy chcą i którzy mają nadzieję być. Wiemy, jakie tam różne deale już odchodzą i zresztą nie tylko w tej partii, a tych miejsc będzie mniej. I pytanie, co będzie dalej? Jak ta partia będzie budowana? Czy faktycznie ci, którzy zostaną, ci, którzy są największymi popierającymi Prawo i Sprawiedliwość i samego Jarosława Kaczyńskiego, czy ci 40-30-latkowie, którzy już dzisiaj mówią, no tak, to inaczej wyglądało, tutaj był inny pomysł, co oni zrobią? Co zrobi cała frakcja? Tam już są frakcje, takie żywe frakcje, tak? I co z nimi będzie? Pani doktor, a to, że dość wprost Jarosław Kaczyński właściwie potwierdza to, co powiedziała pani, bo on powiedział tak, partia teraz potrzebuje jedności. Tak. Czyli to świadczy o tym rozłamie, o którym pani wspomniała. I teraz właśnie przechodzimy jeszcze do jednego wątku. Zdecydowanego przywództwa i szybkiego przejścia do ofensywy. Czy pani zdaniem Jarosław Kaczyński jest dziś politykiem, który może przejść do szybkiej ofensywy? No nie on przechodzi do tej, znaczy jeżeli ale tam nie ma pomysłu chyba na tę ofensywę. Jeżeli mówimy o ofensywie słownej, obrażania swoich przeciwników, zwalania winy, mówienie to oni właściwie rządzili przed 15 też, no to być może. Natomiast nie widać ani pomysłu, ani możliwości wyjścia. I jest jeszcze, są dwa poważne zagrożenia. Komisje śledcze tak naprawdę dopiero ruszyły. Ja wiem, że z czasem będzie spadało zainteresowanie komisjami śledczymi, również nas, odbiorców, ale wiele rzeczy tam zostanie powiedzianych. I ja wiem, jaka jest, znowu użyję po raz piąty słowa, narracja PiS-u. Słuchałam dzisiaj niektórych polityków, czy wczoraj, no wiadomo, w weekend tego jest dużo. Ale nie da się wszystkiego zaprzeczyć, zakłamać i powiedzieć, że świat wygląda inaczej. W związku z tym to jest po pierwsze jakie będą zeznania, czy jakie będą wyglądały przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego przed komisją. Czy on, mówiąc krótko, utrzyma też ciśnienie? Bo no, wiadomo, że tam tu będą... podobno jest bardzo duże napięcie w samym PiS-ie, które podobno przygotowuje pana prezesa do tego z przesłuchania 15 marca i wielu się obawia, że on nie opanuje nerwów i że podobno dziś praca polega głównie na tym, żeby utrzymać te nerwy.
nerwy na wodzy? Myślę, że opanuje. To jest wytrawny polityk, tylko że to nawet nie chodzi o nerwy. To chodzi o pogardę do rozmówcy. Mhm. To chodzi o pewne takie lekceważenie. To nie są nerwy, to jest sposób bycia i mówienia. I myślę, że to może być tutaj przeszkodą. Przepraszam, bo tak. Tam jest jeszcze jeden element, jeśli chodzi o tę spójność. Za chwilę, nie tylko po komisjach, ale po różnych śledztwach będą bardzo konkretne zarzuty. Mhm. Myślę, że co najmniej wobec kilku czy kilkorga osób. No i jak wtedy będzie też PiS się zachowywał? Czy dochodzi ten system Hermes, o którym dwa słowa za chwilę, ale kończąc jeszcze wątek Jarosława Kaczyńskiego. Pani doktor, ja nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale ja z kolei mam taką teorię, że ta zmiana, w cudzysłowie tak to nazwijmy, podejścia prezesa do kolejnej kadencji ma jedno zasadnicze podłoże. Zemsta na Donaldzie Tusku. To znaczy, że to jest idea fix Jarosława Kaczyńskiego i właściwie najważniejszy w tej chwili cel, jaki on przed sobą ma. Odsunąć Tuska od władzy. I to jest jego taki motor napędowy. I nie tam żadna partia, jedność, to, że on nie chce być dezerterem i tak dalej. Po prostu wygrać z Tuskiem po raz pierwszy tak naprawdę. Tego nie wiem, dlatego że Jarosław Kaczyński absolutnie przegrał z Tuskiem. Przegrał w momencie, kiedy państwo było jego, wszystko należało do niego. Widać, jak nie mogą się otrząsnąć z tego przejścia. Trudno po 8 latach. To nie jest tylko kwestia, że trudno, tylko to jest kwestia zawłaszczenia państwa takiego całkowitego. W którymś momencie używaliśmy nawet pojęcia państwo prywatne. Mhm. Ta obsługa Jarosława Kaczyńskiego, ochrona Jarosława Kaczyńskiego, ten... Setki policjantów obsługa, przed domem. Prawda? Tak. To wszystko. To powodowało takie zupełnie odrealnienie i patrzenie na państwo inaczej. Czy prawo wcześniej zmieniane, chcesz mieć wgląd w dokumenty z prokuratury? Proszę bardzo, masz. I ta przegrana... Oni się nie spodziewali przegranej 15 października. Nie wiem, czy potem może być zemsta. Dzisiaj Donalda Tuska stać na to, żeby powiedzieć, no dobra, ja zrobiłem swoje, dziękuję, przekazuję pałeczkę komuś innemu. Stać. Ja nie mówię, że to zrobi, tak? Już to raz zrobił. Raz już nie to skończyło zrobił, się to dobrze ale dla Platformy Obywatelskiej. Nie tylko dla nich. Ale ja nie mówię tylko o czymś takim. Mhm. To jest takie zwycięstwo takie całkowite, tak? W związku z tym no, można tutaj knuć zemstę i odwet, ale jedno nie jest chcę pewne. Pani powiedzieć, że Jarosław Kaczyński już nie jest w stanie dziś zemścić znaczy, na Tusku? On jest w stanie odsunąć Tuska od władzy. Jest w stanie, dlatego że ani populizm, ani wszystko, co się z tym związało, nie zniknęło i długo nie zniknie. Mało tego, rządzący dzisiaj nie są aniołami, popełniają błędy już i będzie ich coraz więcej oczywiście. Więc oczywiście, że ta alternacja może nastąpić. Ale chcę powiedzieć, nie jest w stanie zemścić się na Tusku. Już nie. Dobrze, to teraz jeszcze kwestia Hermesa, kwestia komisji śledczych, tego wszystkiego, o czym pani wspomniała. Prokuratura Krajowa, dokładnie 3 lata temu, bo to była wiosna 2021 roku, jeszcze pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego, który dziś jest w Trybunale Konstytucyjnym sędzią, miała zakupić się system Hermes. No, w dużym skrócie podobno bardziej... Jeszcze bardziej. Złośliwe oprogramowanie w każdym tego wymiarze niż Pegasus. Pan Święczkowski oczywiście zaprzecza. Komisja śledcza do spraw Pegasusa prawdopodobnie Hermesem też się zajmie, co zasugerował pan poseł Szczerba. Za każdym razem jakiś taki kamyczek do ogródka nam tutaj dopada. Afera wizowa, zeznania w ubiegłym tygodniu panów konsulów. Utopienie gdzieś tam w tym wszystkim pana Tobiasza Bochańskiego, który walczy o prezydenturę Warszawy. No dużo się tego rzeczywiście robi. Tego było dużo, to po prostu wypływa teraz, bo państwo jako dziennikarze o tym pisaliście. To nie jest w sumie nic nowego, tak? Teraz jest powiedziane czarno na białym i to po prostu w ten sposób wypływa. Natomiast a propos tego Hermesa, nie mam stuprocentowej pewności, ale na 90%, kiedy wybuchła afera z Pegasusem, państwo mówiliście, że jest jeszcze inne oprogramowanie, którym posługuje się. Że być może się pojawiało, tylko jeszcze nie wiedzieliśmy, że to Hermes, znaczy, że jak się nazywa i tak dalej. Jak się nazywa. Natomiast mówiło się, że, prawda? I na czym polega cały problem? Problem polega na tym, że są to, że po pierwsze prokuratura ma swój system podsłuchu. A nie ma prawa prowadzić kontroli operacyjnej prokuratura, zgodnie z prawem. Tak, oczywiście zaraz na to będzie odpowiedź, ale używa tego za zgodą sądu. Ale to również świadczy o braku zaufania
powołania do służb własnego rządu. Czyli stara zasada, którą minister Ziobro już pokazał w latach 2005-2007, wszyscy wszystkich podsłuchują. Bo nie wiadomo... Kontrola nad wyższą formą zaufania. Tak, to też znamy z historii. I to, co tu jest najgorsze, to właśnie to, że to jest poza kontrolą, że to jest poza wiedzą, że to jest poza wszelkimi mechanizmami, które powinny takie kwestie kontrolować. Pani doktor, nie chcę wchodzić w sprawy zdrowotne. Absolutnie. Jestem ostatnia. Ale czy da się te wszystkie kwestie wyjaśnić bez Zbigniewa Ziobry? Bo na razie narracja jest taka, że Zbigniew Ziobro jest w bardzo złej formie, że walczy oczywiście, natomiast przeciwnik wygrywa i tak dalej, i tak dalej. No słyszeliśmy wszystko to, co mówił i pan Wójcik, i pan Woś wcześniej jeszcze w sprawie stanu zdrowotnego Zbigniewa Ziobry. Są oczywiście tacy, którzy w ogóle podają w wątpliwość to, czy on na pewno jest chory na nowotwór, czy to nie jest jakiś polip i skąd nagle jego żona już się wiele miesięcy temu wzięła w Brukseli. No mnóstwo jest tych spiskowych teorii. Ja wiem, że z chorobą się nie igra, ani ze spekulacjami na ten temat, więc spróbuję odłożyć to na bok, choć jest to trudne. Natomiast sam efekt, jaki może być, jeżeli Zbigniew Ziobro rzeczywiście nie pojawi się na komisjach, nie pojawi się w prokuraturze, nie będzie zeznawał, to czy cokolwiek bez niego da się w tej sprawie ostatecznie wyjaśnić? Oczywiście, że tak. Dlatego, że na przykład padło nazwisko pana prokuratora ówczesnego Święczkowskiego. I to nie jest tak, że wszystkie decyzje były jednoosobowo podejmowane. Nawet jeżeli na koniec dnia był podpis Zbigniewa Ziobro, to ileś osób po drodze o tym wiedziało. Ileś osób po drodze na to również dało zezwolenie. U nas obowiązuje zasada kontrasygnaty. Rzadko kiedy jedna osoba zarządza i wie o wszystkim. Nie da się pociągnąć pryncypała, no to da się pociągnąć tych, którzy z nim współpracowali, czy z nim działali. W związku z tym powiem więcej. Zbigniew Ziobro w poprzedniej kadencji, a to zniszczył mu się laptop, albo się utopił, albo został przejechany laptop, więc też ma takie zdolności do ukrywania dowodów, czy do niszczenia dowodów. Natomiast w dzisiejszej dobie, kiedy to wszystko jest, nic co w sieci nie ginie. W związku z tym na to też są dowody, na to też są i podpisy, i papiery. Można być na tyle cwanym, co niektórzy ministrowie w rządzie premiera Morawieckiego i nie podpisywali, tylko podpisywał pryncypał. Tylko zobaczymy, jak wtedy zaczną się sami bronić. Mhm. A jeśli chodzi o samego ministra Ziobrę, to ja szczerze życzę mu jak najwięcej zdrowia. Bez wątpienia, pani doktor. Natomiast jeszcze jedna kwestia związana, bo tutaj poruszyłam temat Tobiasza Bocheńskiego, który pytany był przez dziennikarzy też w ubiegłym tygodniu o współpracę z panem Rałem. Właściwie reagował tak jak politycy PiS na pana Wawrzyka pod tytułem "Nie znam". A wiadomo, że panowie współpracowali ze sobą bardzo blisko, co zresztą zostało udowodnione, bo pan Rał później, wypowiedź pana Rała była wielokrotnie puszczona, kiedy mówił o bliskiej współpracy z panem Bocheńskim, że ma do niego zaufanie i że świetnie poprowadzi kwestię tego centrum wizowego w Łodzi, czy tam pod Łodzią. Czy ta sprawa bardzo może mu zaszkodzić w kampanii o fotel prezydenta Warszawy? Prezydenta Warszawy nie, dlatego że ani nic mu nie pomoże, ani nic mu nie zaszkodzi. Natomiast rozumiem, że może być szykowany na inne stanowiska i może być w takim właśnie, no bo tak, albo jest wystawiony tylko jako naganiacz i wtedy bez znaczenia, albo jest kreowany na nową twarz, bo trzeba nowej krwi i trzeba nowego takiego, no nowej krwi, świeżej krwi. W związku z tym to wtedy w dłuższej perspektywie może mu zaszkodzić. Z tego co widzimy, walka w Warszawie jest o pierwszą turę, więc i ktoś, kto jest z Łodzi i z Widzewa, no nawet jak będzie jeździł komunikacją miejską w Warszawie, wielkiego szału nie zrobi. Mm-hmm. A pani zdaniem w tej chwili Rafał Trzaskowski ma szansę na wygranie tych wyborów w Warszawie w pierwszej turze? Ma. Absolutnie ma, dlatego że nie ma poważnego kontrkandydata. A nie zaszkodzi mu fakt, że za półtora roku być może, a właściwie bardzo prawdopodobne jest to, że no, Warszawę porzuci w cudzysłowie i będzie brał udział w wyborach o prezydenta no kraju? Dobrze, ale to na rzecz kogo ma mu to zaszkodzić? Pana Tobiasza?
No nie wiem. No nie. Mhm. Oczywiście, myślę, tak szczerze mówiąc, to ja wcale nie jestem przekonana i naprawdę nie postawiłabym pieniędzy na to, że będzie kandydatem za półtora roku w wyborach prezydenckich. W naszej rzeczywistości to jest naprawdę bardzo dużo. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że właśnie przeciwnicy też to tak rozgrywają. Nie, nie, to tylko czasowy marszałek, czasowy prezydent, pewna rotacja. Ale na pewno w jakiś to sposób będzie osłabiało, ale to może osłabić, to nie da punktów innym, tylko może zmniejszyć frekwencję, co to byłoby. W ogóle o frekwencję w wyborach samorządowych należy się martwić. Myśli pani, że to się nie utrzyma ten zryw społeczny? Nie, nie. Myślę, że to absolutnie nie. Natomiast te wybory samorządowe są bardzo ważne, no bo to jest to najbliżej nas, jak to będzie poukładane. W związku z tym o to powinniśmy zabiegać, żeby ta nasza frekwencja była jak największa. A które pojedynki pani zdaniem w miastach mogą zakończyć się jakimś takim naprawdę ciekawym starciem? No będzie kilka w ogóle, nie tylko miast, ale też sejmików, gdzie tam albo jest to włos na jedną czy na drugą partię i pytanie, czy ile sejmików, najważniejsze są sejmiki, ile sejmików zostanie utrzymanych przez Prawo i Sprawiedliwość, a tutaj zdaje się, że... Kiepsko może być. No sondaże pokazują, że kiepsko może być. Nie są jeszcze rozstrzygnięte wszystkie nominacje, czy wszystkie partie jeszcze nie powiedziały, czy kogoś wystawiają, czy nie, w dużych miastach, więc... Ale nie widzę jakichś takich spektakularnych pojedynków. Ja pytam nie bez przypadek o te pojedynki w miastach, dlatego że, drodzy państwo, rozpoczynamy cykl debat u nas w Superekspresie w sprawie właśnie... foteli o prezydenturę, a właśnie foteli prezydentów miast. Jutro 5 marca i jutro debata tych, którzy powalczą o fotel prezydenta Krakowa. I jeszcze zachęcam państwa, żeby państwo zostali z nami, dlatego że za chwilkę po rozmowie z panią doktor prowadzący Jacek Prusinowski będzie losował kolejność wystąpień, o ile się nie mylę, tak? W jutrzejszej debacie. Także zachęcam państwa do pozostania z nami jeszcze przez sekundę dłużej. Pani doktor, kończąc już kwestię wyborów samorządowych. To Kraków będzie ciekawy. Kraków będzie właśnie ciekawy, dlatego i to fajnie, że od tego zaczynacie, dlatego że tam faktycznie będzie pojedynek. Dlatego, że ciekawsze niż w Warszawie, bez wątpienia. Tak, dlatego że tam zmienia się włodarz i wiele jest możliwe. I jak to będzie właśnie, i kto prezydentem będzie i jak będzie wyglądała Rada, więc to będzie ciekawe. To będzie, no, państwo, pani doktor, jak już tak powiedziała, no to znaczy, że państwo po prostu muszą jutro to obejrzeć. Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Za wizytę w naszym studiu. Pani doktor Anna Materska-Sosnowska państwa gościem była i będzie już niedługo, mam nadzieję, ponownie. Dobrego, spokojnego dnia, a my za chwilę widzimy się na losowaniu. Wtorek, 5 marca o godzinie 18 rozpocznie się debata Wybory samorządowe, walka o Kraków. Debata organizowana przez Super Express i Radio SK. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy 7 kandydatów, którzy będą walczyli o prezydenturę w Krakowie. Aleksandra Miszalskiego z Platformy, Konrada Berkowicza z Konfederacji, Stanisława Mazura ze Stowarzyszenia Lepszy Kraków, Łukasza Kmitę z Prawa i Sprawiedliwości, Rafała Komarewicza z Trzeciej Drogi, Łukasza Gibałę, Komitet Kraków dla Mieszkańców, Andrzeja Kuliga, wiceprezydenta Krakowa, Komitet Ku Przyszłości. Wtorek, 5 marca, godzina 18. Walka o Kraków. Państwo słyszeli, pani doktor stwierdziła, że to będzie bardzo ciekawa debata, bo to będzie bardzo ciekawy pojedynek. Jacek Prusinowski będzie prowadził tę debatę. Jacku, czyń honory, bardzo proszę. Tak, głosowanie długo to nie zajmie. 7 osób zaprosiliśmy do udziału w tej debacie. 7 kandydatów, nie 7, tylko 7, bo sami mężczyźni wezmą w niej udział, więc stanowisko numer 1 będzie dla pana Łukasza Kmity z Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj widzimy na pasku to imię i nazwisko. To stanowisko numer 1. Stanowisko numer 2. I to jest kolejność odpowiadania na pytania w naszej debacie. Stanowisko numer 2, pan Aleksander Miszalski, Platforma Obywatelska. Mieszamy kule. Stanowisko numer 3. Pan Łukasz Gibała, Kraków dla Mieszkańców.
Jako czwarty odpowiadał będzie pan Andrzej Kulig. Piąty pan Stanisław Mazur. Stanowisko numer 6 to będzie pan Rafał Komarewicz. Jako siódmy pan Konrad Berkowicz z Konfederacji. Oczywiście to jest 7 zaproszonych kandydatów. Jeżeli któryś z panów by się nie pojawił, przesunie się kolejność o to jedno ewentualnie oczko. Miejsce. Tak. 7 kandydatów zaprosiliśmy. I do współprowadzisz z debatę? Z dziennikarzem z krakowskiej Eski, więc będzie na pewno świetnie zainteresowany w lokalnych sprawach. O 18 jutro zaprasza Jacek Prusinowski. A ja zapraszam państwa oczywiście także na debatę, ale jutro najpierw na Ekspres Biedrzyckiej, który o 9.07. Bardzo państwu dziękuję za obecność dziś. Spokojnego, dobrego dnia. Proszę przyjść do nas jutro. 9.07. Raz jeszcze przypominam. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się bardzo nisko. Dziękujemy państwu pięknie za tak liczną obecność i do zobaczenia jutro. Wtorek, 5 marca o godzinie 18 rozpocznie się debata Wybory samorządowe, walka o Kraków. Debata organizowana przez Super Express i Radio SK. Do udziału w tym wydarzeniu zaprosiliśmy 7 kandydatów, którzy będą walczyli o prezydenturę w Krakowie. Aleksandra Miszalskiego z Platformy, Konrada Berkowicza z Konfederacji, Stanisława Mazura ze Stowarzyszenia Lepszy Kraków, Łukasza Kmitę z Prawa i Sprawiedliwości, Rafała Komarewicza z Trzeciej Drogi, Łukasza Gibałę, Komitet Kraków dla Mieszkańców, Andrzeja Kuliga, wiceprezydenta Krakowa, Komitet ku Przyszłości. Wtorek, 5 marca, godzina 18, walka o Kraków.